Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Adam The jest ze mną Maciej Pawlikowski. Cześć. I dzisiaj przedstawimy Wam najciekawsze gry 2024 roku, ale będzie to wybór bardzo nieortodoksyjny, bardzo nietypowy, bardzo taki autorski. W którym to wyborze e, zaprosiliśmy mówię, do tego wyboru redaktorów z gry online, którzy napisali e, teksty, takie rameczki na temat ticker, Czasami nagrali nam krótkie wypowiedzi, takie głosówki na ich temat, więc będziemy Was też informować, na przykład, że w danej grze, na daną grę czeka szczególnie jakaś osoba i zobaczcie wtedy też jej wypowiedź. E, I chyba tyle. Dokładnie, przejdźmy do tych naj, na, do najbardziej wybiórczej listy, jaką mogliśmy stworzyć, ale. Ale tak podkreślamy, to autorski przegląd. Tak, autorski przegląd to zresztą w ogóle chyba nasza najdziwniejsza lista, jaką do tej pory zrobiliśmy, i bardzo nam się podoba i będziemy chcieli takich list robić więcej, więc też dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej formie, czy Wam się podobała, czy nie. No to lecimy. Najlepszy remake, który nie jest remakeiem, Final Fantasy VII Rebirth. Sequel bardzo udanego remake'u z, z 2020 roku. Gry, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Pegów w historii gier. Final Fantasy VII to niedościgniony wzór, który do dzisiaj się w, w, wyciąga z szafy i mówi poznaj tę grę, zagraj w nią, bo, bo, to, bo to jest po prostu podstawa podstaw. Także raz jeszcze wracamy do ukochanych bohaterów, do Clouda, do Tify. Do Bareta i ruszamy. Opuszczamy Midgar, czyli to miasto, w którym działa się jedynka, i ruszamy w świat, aby zwiedzić znane, charakterystyczne miejscówki. Z, z, z Final Fantasy 7 i przygotowaliśmy dla Was wypowiedź naszego eksperta od tej serii, który jest absolutnie zakochany, i myślę, że od razu to wyczujecie z, z, z tego cytatu. Także oddaję głos niejako Michałowi w ustach Adama. To było piękne odkrycie, jak się grało w remake, i odkrywało się, że to w rzeczywistości jest ciąg dalszych historii. To nowy cykl, który zaczyna się w tym samym miejscu co oryginalna historia, ale część bohaterów staje się świadoma tego co wydarzyło się w poprzednim cyklu i aktywnie działa, żeby zmienić przeznaczenie. Na końcu remake'u im się to udaje i w związku z tym w reber wchodzimy z poziomu absolutnie wszystko jest możliwe. Ten remake sprzed y, z 2020, on wcale do, on do końca nie jest remakiem, bo tak naprawdę nie powtarza jeden do jeden tej historii z, z oryginału z 1997 roku, ale trochę je zmienia. I, I tak trochę to mam na myśli, że tak w zasadzie bardzo radykalnie. I te, y, bo pewne wydarzenia, które już się wydarzyły, nie są odtwarzane. Ci bohaterowie właśnie mają świadomość, że coś się stało i mogą to zmienić. Bardzo śmiała koncepcja, za którą też trochę byli krytykowani, bo wiadomo, że część fanów, która kocha Siódemkę, po prostu jest tak przyzwyczajona do, do, do oryginału, że, że nie lubi tego rodzaju szperania i przeróbek. Ale ja myślę, że właśnie to jest ta zaleta tej gry: jakby to, że możemy przeżyć tą historię, bo ta historia została zawarta, ale jednocześnie być może odkryjemy coś zupełnie innego albo nie dopuścimy do pewnego kluczowego wydarzenia, które wyciskał ze wszystkich fanów siódmego Finala. Nie tylko tobie się podoba, ale to zasadniczo jest gra, na którą czekają zarówno redaktorzy gry online, w przeważającej większości, jak i bardzo ważna dla czytelników. Co prawda nie tak ważna, jak inne gry powiedzmy bardziej polskie, takie jak Gothic, dajmy mm. na to remake, czy, czyli inny remake jest tym, który bardziej Polaków interesuje, ale to jest gra, dla mnie na przykład chyba najważniejsza gra przyszłego roku, który już wiemy, że wyjdzie w przyszłym roku. Strasznie mi się podobał jakby ten pierwszy remake, tak to się po prostu nazywało, remake, wbrew tak. pozorom, chociaż remake'iem nie było. E, bardzo mi się podobało, chociaż nie znam oryginału, nie przeszedłem nigdy Final tak. Fantasy VII, więc poznawałem tą historię dopiero w tej wersji nowej, uaktualnionej, nie znam do końca jakby całego tego dła, tej metagry, jaką prowadzą twórcy z własnym dziełem sprzed lat. I, ale strasznie mi się podoba taka idea, że właśnie, że to jest takie, to, jest, to nie jest po prostu odtwarzanie, bardzo często remakey są po prostu odtworzeniem jakiejś historii, nie? Bierzemy po prostu starą grę, dodajemy jej nowe szaty, bum, to jest to samo. A to jest tak naprawdę metatekst, nie? Ona reinterpretuje, zmienia, dyskutuje z tym źródłem i to jest super podejście, bardzo mi się to podoba. E, dlaczego jeszcze czekamy na tę grę? Myślę, że czekamy dla bossów, Mm -hmm. Bo bossowie, których zaadaptowano z Final Fantasy VII w remake'u, byli kapitalni. Ja pamiętam na przykład bossa, który był domem mm -hmm, i tak. to była świetna walka na arenie, bardzo pomysłowa, zresztą wzięta z oryginału, ale dużo bardziej rozbudowana, no bo oryginał nie mógł w ten sposób tak fajnie pokazać tych walk, po prostu byłyby zbyt, no JRPG z 2D grafiką, z powiedziałeś, 97 roku, tak. tak? No nie mógł sobie pozwolić na to, a remake już sobie mógł pozwolić na totalnie odjechane zagrywki, więc myślę, że dla bossów jeszcze czekamy, tak? I dla wspaniałego soundtracku, który zapewne powróci znowu w przerobionej formie. Kapitalne są te kawałki, wydane chyba w całości na Spotify'u, więc również tego się nie mogę doczekać, że po prostu dojdą nowe. Odwiedzimy oczywiście, opuszczamy Midgar i ruszamy w świat. Więc odwiedzimy znane lokacje, znane z pierwowzoru, typu Junon. Powiem ci, że ja jeszcze czekam na, na dynamikę relacji między Tifą, e, między, TIF mhm. między Eris i między Cloudem. Tym strasznie, totalnie autystycznym Cloudem. Strasznie mi się podobał sposób. On, on za bardzo nie wie, jak reagować w ogóle, na, w ogóle na ludzi. Ma z tym jakiś duży problem i, i tego postać jest taka, no nie wiem, ładnie napisana. To znaczy, mnie się to po prostu podobało. To miało na swój sposób urocze, to jego takie, tej te jego dziwności. E, no i oczywiście, jakby chciałbym też poznać całą historię, bo, bo jej nie znam zwyczajnie, więc. No ona no, będą na pewno rozwiną, na pewno też powrócą do konceptu z oryginału, bo, bo Cloud nie jest do końca. No jest trochę chory i, i, i pewnie też będzie to ujawnione. No, ja jestem ciekaw, co zrobimy z Safirotem, nie? Jakby sławnym, szwarc charakterem gier. Do dzisiaj przecież rozpoznawalnym nawet. Chociaż ludzie już pewnie, tak jak ty, nie grałeś w oryginał, no pewnie jest mnóstwo takich ludzi, zwłaszcza młodych, a i tak gdzieś tą postać kojarzą z, japońs z japońskimi arpegami. Także no, mega się cieszę, zwłaszcza, że. Grafika wygląda super, jakby to wszystko jest technologicznie bardzo ładne. I... Także czekamy na Final Fantasy VII Rebirth. Najlepszy mamy Skyrima w domu 2024 roku. Ewald. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Obsidian wiele lat temu próbował zrobić z grę w świecie The Elder Scrolls, na co Bethesda wtedy się nie zgodziła. Ale wiele lat później, dekadę później, w pewnym sensie. Obsidian znowu to robi, tylko tym razem nie obsadza swojej gry w świecie wykreowanym przez PTSD, a robi to w świecie swoim własnym, który jest światem z Pillars of Eternity. I Evolve to jest gra, która zasadniczo wygląda trochę jak Skyrim, bardzo Skyrim'a przypomina, bo jest grą fantazy z pierwszej perspektywy, więc oczami bohatera oglądamy świat, walczymy, machamy mieczem i zabijamy szkielety, wchodzimy do różnych jaskiń wykonujemy różne zadania i przygody, więc skojarzenia są totalnie oczywiste. Jest to robione właśnie przez firmę, która miała już doświadczenia z grami Bethesdy w jakimś sensie, na przykład Fallout New Vegas. I jest to robione przez firmę, która zrobiła bardzo ciekawą grę w ostatnich latach, się nazywała Outer Worlds, która była takim trochę Falloutem, ale w kosmosie, na parę lat przed, jakby przed Starfieldem, więc myślę, że Evout jest bardzo ciekawym podejściem do no do Skyrima. Lepszego Skyrima w 2024 roku prawdopodobnie nie dostaniemy. Na pewno jest ta gra, która ma zbyt wiele samogłosek w swojej nazwie. Ale wiesz co, tak. No, myślę, że nigdy takich gier nie, po prostu nie może być zbyt wiele, bo, bo jest to... Dlaczego ta, ta formuła jest wykorzystywana no do dzisiaj? No w Starfieldzie może za bardzo nie poszło, ale, ale wszyscy czekamy na Nowelder Scrolls, prawda? Więc jakby yy, jest to Prosta formuła przecież działa. Wystarczy stworzyć wspaniały, kolorowy, fantastyczny świat. Wystarczy stworzyć. E, ale, no tak, no, myślę, że, że jest to kandydat na, na coś ważnego, zwłaszcza, że robi to Obsidian. I jakby ja im wierzę, Pilarsy były świetne, świetnie się bawiłem i e, Newega zresztą tak samo. Kapitalna gra. Więc e, myślę, że można im zaufać. Tutaj jest pewna różnica, znaczy to jest taki Skyrim z gwiazdką, bo będzie brakowało jednej rzeczy, którą Skyrim miał, czyli otwartego świata. To będzie gra, z tego co rozumiem, bardziej właśnie podobna do wspomnianego przeze mnie Outer Worlds, bo Outer Worlds to była gra, która przypominała Fallouta, ale też nie miała otwartego świata. Miała masę lokacji, które były mniejsze lub większe, ale były osobnymi lokacjami. I to miało sens, ponieważ to były różne planety. Więc na każdej z tych planet mieliśmy parę lokacji, na przykład, i one mogły być na jednej części planety, było jakieś miasto, nie wiem, w innej części planety, było jakieś tam miejsce, które mogliśmy zwiedzać. Więc to miało większy sens. Tutaj może być to trochę bardziej sztucznie wyglądać. To znaczy, jeżeli te obszary będą, bo one nie są, nie, są, nie sądzę, żeby one były jakieś mega ogromne. Nie sądzę, że można było wejść na każdą górę, którą zobaczymy. Bo to jednak, jeżeli to będzie zrobione na zasadzie, właśnie Outer Worlds, to to, to jest gra bardziej. Przynajmniej tak mi się wydaje, skupiona na nie tyle samej eksploracji, takiej rozumianej jako ogromny świat do zwiedzenia, co bardziej na eksploracji rozumianej jako spotkanie postaci, wykonanie dla nich zadań, e, interakcja z tym światem na dużo mniejszych, ale bardziej takich e, wypełnionych treścią obszarach. Mnie się to, to rozwiązanie w Outer Worlds podobało, uważam, że to była troszkę niedoceniona gra. Nie była idealna, ale na pewno miała fajne dialogi. Była lekko napisana, była humorystyczna. Ja myślę, że generalnie możemy też spodziewać się na przykład, że Vault będzie grał troszkę śmieszkową. Że nie będzie super na poważnie. To znaczy, zobaczymy. No, Pilarce nie były super śmieszkowe. Na pewno takie jest Outer Worlds. Więc jakby ciekawy jestem, czy pójdą w tym kierunku, bo to byłoby trochę ryzykowne, ale też odróżniłoby to trochę od Skyrima, który brał siebie jednak na poważnie. Zobaczymy. Ale tak jak mówię, nie jest to gra z otwartym światem, to trzeba wziąć pod uwagę. Ale podoba mi się to, co zauważyłeś. Rzeczywiście, jakby Obsidian to nie robi tego typu tych samych gier w tym sensie, że na przykład Skyrim po prostu ma absolutnie słabe dialogi. E, fabuła jest taka w sumie, że no jakaś jest. I najciekawsze są chyba te w ogóle kwestie dla frakcji, tak? I, i tam może znaleźć ten odrobinę zaangażowania i fanu. E, e, i, ale obsyjny taki nie jest. On, on zwraca uwagę rzeczywiście na to, co. na fabułę, na, na dialogi, yy, na to, jak postacie się, ze sobą się komunikują, na to, żeby ten świat był, no właśnie, wypełniony również jakimś znaczeniem, a nie tylko był po prostu no hej, jestem ładny, pozwiedzaj mnie, nie? Dlatego tym bardziej czekam. No, zapowiada się na pewno ciekawie. Bo miejmy w takim razie nadzieję, że mamy Skyrima w domu, nie będzie oznaczało że to nie jest za dobry Skyrim, tylko że to jest fajna gra, która jakoś wchodzi w jakieś dyskusję ze Skyrimem. Może nie jest jego klonem, bo i ma swój własny świat, który jest już co najmniej na dwóch grach zbudowany, bardzo, bardzo ciekawy, mający swoją historię, bogów, opowieść, bohaterów, więc też nie zaczyna od zera zupełnie ten świat i no i nie jest otwartym światem zupełnie, ale no, ja tam wierzę obcyszianowi. To znaczy Nikomu nie wierzę do końca, ale jeśli, Obsidianowi, jeśli komuś miałoby się coś takiego udać, to właśnie myślę, że poza Bethesda, chociaż tutaj można mieć trochę więcej wątpliwości, jak to będzie w przyszłości wyglądać, no to właśnie, że Obsydian myślę, że dowiedzie. Więc trzymamy kciuki. Najlepsza gra, w której zobaczysz portret papieża Holstein. Holstein, czyli gra, tak, w której zobaczysz portret papieża, ale nie tylko, bo bardzo dużo rekwizytów z lat 90. Gra... Spotkasz Andrzeja Sapkowskiego, tak? Tak. Soba, <laughs> przynajmniej sobowtór Andrzeja tak. Sapkowskiego rzeczywiście pojawia się w trailerze. Ale tak, no, czym, czym ta gra jest? To jest indyk polski, yy, który yy, to jest gra przygodowa akcji, ale z takim bardzo silnym zacięciem survival horroru i, i, i utrzymana w pixelarcie. Ale z bardzo fajną technologią światła, który, który rzeczywiście bardzo to ładnie wygląda. Jakby lewele są trójwymiarowe, to nie jest tak, że masz tam 2D i, i, i podziwiasz po prostu kreskę, ale rzeczywiście technologicznie jest to fajnie rozwiązane, gra opowiada o, o facecie, który przyjeżdża do pewnego miasteczka pod olsztynem. W latach 90. właśnie, ponieważ poszukuje swojego kumpla, który zaginął, Ostatnia lokacja, właśnie to, to miasteczko. To miasteczko nazywa się, mam sobie przygotowałem ściągę, hmm, Jeziorne Kolonia. To ciekawe, jest taka miejscowość, znaczy podobna, Jeziorany Kolonie, też pod Olsztynem. Zastan to jest wieść, tak naprawdę. Zastanawiam się, czy kiedy, jeżeli gra odniesie sukces, w co bardzo wierzymy, czy ludzie zaczną tam przyjeżdżać i ci mieszkańcy z tej wsi będą się dziwić. Kto, kto, kto tu przyjeżdża, i dlaczego szuka jakichś Lovecraftowych m, motywów. Ale tak, to są lata 90., tak, więc bardzo dziwny, trochę smutny, ale jednocześnie taki okres m, trochę z taką biedą, ale jednocześnie już wiesz, wolna Polska, więc m, raczkujący kapitalizm uczy się, jak być wielkim kapitalizmem. I m, bardzo podoba mi się stylistyka. Te wszystkie rekwizyty, które to może znaleźć, nie wiem, na przykład serwetka na telewizorze. Jakby w polskich domach kiedyś się tak robiło, że się kładło serwetkę na telewizorach. Te no telewizory tak, tak, były tak, oczywiście. telewizory tak. były mm, muszle jeszcze na tych telewizorach. Tak, tak. Muszle miały podobne jakieś fale y y ściągać, jakieś negatywne. Ja tak słyszałem. Tak? Te... A ja myślałem tylko, że tam jest morze ukryte, bo szumi. A to przykład, też? No. Dwa, dwa w jednym. Ale tak, bojlery na przykład, tak, w łazienkach, które, które zbierają, które podgrzewają wodę. No mnóstwo takich właśnie fajnych rekwizytów, o których być może niektórzy już nawet nie wiedzą, że istniały, więc będzie to ciekawy powrót. Fajna muzyka, polski dubbing. No i przede wszystkim, ach, nie wspomniałem o tym grę obserwujemy jakby z góry, z lotu ptaka, ale mm, akcja, czyli walka jest y, już y, z pierwszej osoby. I to w, tak w locie się przełączasz i, i, i bardzo fajnie, efektownie to wygląda. No takie skojarzenia, jakby to był polski Resident Evil trochę, ale taki nierozumiany jako te nowe odsłony, tylko raczej do tych starszych sięgających. Albo może Alone in the Dark trochę też mi się kojarzy, bo jest w tym trochę walki, właśnie e, i to walki z zapleców. No i jest to zwiedzanie e, powiedzmy lokacji, trochę bardziej w takim przygodówkowym stylu, e, gdzie rozwiązujesz jakieś zagadki. Więc wygląda to super. Kolejna gra, której akcja rozgrywa się w Polsce. Nie ostatnia gra, której akcja rozgrywa się w Polsce, co będziemy jeszcze dzisiaj mówili, o której będziemy jeszcze dzisiaj mówili. E, więc więc wygląda naprawdę kusząco i lata 90 są teraz w ogóle w modzie, mhm. wróciły na fali zarówno stroje, e, fryzury, to co, to co myśmy na przykład jeszcze postrzegali jako trochę cringe'owe, w sensie na przykład jakieś za duże kurtki, mhm. albo fryzury, albo coś takiego, to wróciło zupełnie i, i to jest w sumie urocze na swój sposób. A... I no, to ciekawy też jestem, bo to jest fajny w ogóle temat, nie? Bo tak jak mówisz, trochę lata 90., trochę mroczne, trochę takie. Nawet tajemnicze. bardzo mroczne. Jest trochę Lovecraftowe, tak. Tam. Ale właśnie pasują mi te lata 90. właśnie z tym Lovecraftowym klimatem, że to będzie miało taki, to się jakoś tak dobrze łączy. Nie? Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy w polskiej rzeczywistości się pojawiają dziwy Lovecraftowe, bo medium, mhm. które się na przykład w Krakowie rozgrywało, czyli jest gra z taki horror, zresztą też dosyć oldschoolowe w swojej formie przecież. Też, też jakby się rozgrywał między innymi w Krakowie. Nie? Przynajmniej w te krakowskie, tak, tak, tak. krakowskich lokalizacji. Więc wygląda spoko to Holstein. No i to warto powiedzieć, że gra już teraz wywołała trochę szumu nawet na zachodzie, bo w Polsce wiadomo. Co mnie bardzo cieszy, bo zagraniczni gracze będą próbowali zrozumieć, Polską rzeczywistość lat 90. I właśnie na przykład y, pytania wydają mi się całkiem zasadne o to, y, czym jest boiler. Na przykład, nie? Więc jakby y, super. Projekt sam w sobie zakładali Rafał Sankowski, który tworzył tą grę. Y, z tego, co pamiętam gdzieś z, z informacji czy z wywiadu, który czytałem, y, zakładał, że to będzie. Mało, jakby nisko budżetowa gra, tam zaledwie 400 tysięcy, zaledwie, yy, ale się bardzo rozrósł i tam jest chyba już budżet koło rzędu miliona, więc jakby yy, zapowiada się super, a zwłaszcza, że, 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 że prawdopodobnie zagramy w to już dość niebawem. Więc, więc tak, polecamy Holstein. Najlepsza gra, w której możesz zobaczyć portret papieża. Pewnie jedyna, <laughs> ale dlatego najlepsza. Najlepsza gra, w której poczujesz się jak prawdziwy kapitalista i wyślesz dzieci do pracy. Frostpunk 2. O Frostpunku 2 wiemy w zasadzie bardzo niewiele, bo zobaczyliśmy jakiś 40 sekundowy taki fragment e, z przejazdu kamery nad miastem. I dowiedzieliśmy się o tej grze i dużo i mało. Przede wszystkim to co mi się rzuciło w oczy, bo akurat we Frostpunka dopiero co grałem, skończyłem jedną z tych misji dodatkowych e, i Przede wszystkim to wreszcie będzie miasto, bo do tej pory to, co budowaliśmy, to były takie, jakieś takie wiochy, powiedzmy. E, tej przestrzeni tam zwyczajnie nie było dużo. To znaczy zawsze budowaliśmy w takiej nietce, e, wokół oczywiście tego głównego pieca, którym ogrzewaliśmy i, i którym, jakby, dzięki któremu w ogóle istniała ta nasza osada. Ale to właśnie była osada, to była bardziej wioska. A w tym momencie to, wyglądało to jak prawdziwe miasto, bo po pierwsze było duże, i całości nawet nie widzieliśmy, mimo tego, że ta kamera przejeżdżała. Po drugie, ono już wychodziło poza tą nieckę, to znaczy tam na przykład były na różnej wysokości zbudowane te domy i inne budynki. W związku z tym, to była już jakaś kwestia wielo, wielopoziomowości tego miasta. No i to, co mi się rzuciło w oczy, też były ulice, po których e, chyba poruszały się jakieś pojazdy. Nie wiem, czy samochody, czy może jakieś wozy, a może raczej jakieś takie pociągi na przykład, albo coś takiego bardziej opartego na parze. No bo to jest jakby ten, ten świat trochę XIX wieczny. Nie? Więc ciekawe, co to było, ale było widać tak, jakby ich rozmazane światła, tak jakby na arteriach takich głównych, więc to ewidentnie jest już później, kiedy cywilizacji ludzkiej udaje się okrzepnąć e, z tej katastrofy, jaką było to zamrożenie świata i zaczyna się już rozwijać, i lektorka nam mówiła i zwraca uwagę na to, że udało nam się rozwinąć, w sensie nam ludziom. I y, marzymy o różnych przyszłościach, o różnych wizjach przyszłości, które są no, w sobie wrogie nawzajem. Więc to sugeruje, że ci ludzie, którzy marzą o tych różnych wizjach przyszłości, to właśnie to będzie ten punkt konfliktu, który będzie zarzewiem. E, Problemów, które będziemy musieli rozwiązywać w dwójce, tak jak w jedynce musieliśmy rozwiązywać takie właśnie problemy typu, czy chcemy wysłać dzieci do pracy, bo potrzebujemy rąk do pracy. Wiemy, że to jest nieetyczne, wiemy, że to spowoduje niezadowolenie, ale musimy to zrobić, żeby przetrwać, więc podejmij graczu decyzję, albo czy chcesz wrzucić trociny do posiłków, żeby było więcej posiłków, ale one są mniej wtedy wiadomo, powodują choroby na przykład, czy osłabiają ludzi, więc jakby podejmowało się masę tych trudnych decyzji, no i też szło się na przykład w kierunku albo religijności, albo w kierunku takiej bardziej policyjnego państwa ta twoja osada mogła się rozwijać. Ciekawi mnie, jak to wygląda w dwójce, ja bym sugerował, czy tak by mi sugerował ten trailer, że to będzie raczej kwestia sporów właśnie już typu jakieś, nie wiem, związki zawodowe, typu jakieś światopoglądowe rzeczy, czyli jakby w tym kierunku co zrobić z tym miastem, które już zaczęło okrzepło, istnieje, ale zaczyna się w nim coraz bardziej kotłować, i to może być bardzo ciekawe. No tak, to jest Frostpunk, to są lewę bici, więc na pewno będą zwracali uwagę na tą właśnie warstwę nie tylko czysto, jakby city buildingową ale, ale właśnie na tą taką, powiedzmy, moralną czy, czy, czy etyczną i na pewno spróbują nas postawić przed jakimiś trudnymi wyborami. Zastanawiam się, jak będzie z poziomem trudności, który w pierwszej części był dość duży, wysoki mi się wiecznie ten cholerny węgiel kończył do reaktora i w końcu przychodziło minus 60 stopni i ci ludzie mi tam zamarzali. Yy, ale tak, wygląda spektakularnie. Mi się strasznie podobał ten króciutki trailer, ale wyglądał tak, że wow, po prostu. Yy, ciekawi mnie również właśnie yy, to, powiedziałeś o tych dwóch jakby państwie religijnym i państwie takim totalitarnym powiedzmy. Skoro mówimy o społeczeństwach, które się trochę bardziej rozwinęły, to, to nie wiem... Yy, czy nie, nie, nie spróbują dodać jakiejś trzeciej drogi yy, przypadkowa aluzja, ale, ale yy, wiesz, jakby, jakie drzewko rozwoju w ogóle zaimplementują do gry? Bo moim zdaniem to gdzieś tam we Frostpunku w pewnym momencie czyniło z tej gry powtarzalny taki yy, aspekt. No ale no, niemniej czekam. Jeszcze tylko co, czego nie chciałbym. Twórcy się zawsze chwalili swoim yy, takim... Posępnym, czy może takim pozbawionym nadziei klimatem. I to jest dosłownie ten powód, dla którym ja zawsze miałem doła, jak grałem w tą grę, a nie chcę mieć grać, nie chcę mieć doła, gdy gram w grę, więc mam nadzieję, że da się to jakoś oswoić. No ja mam z kolei nadzieję na to, że będzie w tej grze więcej City Buildera, mhm. bo zasadniczo jakby. Oczywiście rozwój Twojej osady Frostpunku 1, to znaczy, tak jak mówię, taki city builderowy, czyli to, gdzie stawiasz konkretne budynki, to miało jakieś tam znaczenie. Na przykład, jak stawiałeś swoje chaty dla swoich ludzi, to trzeba było brać pod uwagę to, że na przykład z czasem będziesz musiał wybudować, nie wiem, posterunek policyjny, one mają zasięg, więc one będą, więc trzeba było na przykład robić przestrzeń dla tych miejsc. Które z czasem się pojawią, żeby potem one były w stanie tym zasięgiem pokryć, właśnie te konkretne budynki, albo trzeba było wyburzać, no ale to zawsze kłopotliwe, więc jakby. Było trochę tego, ale to było mimo wszystko gdzieś na pograniczu jakby gameplayu. To miało niewielkie znaczenie, że kluczowe było raczej zarządzanie tymi surowcami, ale niekoniecznie na przykład ten aspekt właśnie rozbudowy miasta. Ja bym chętnie zobaczył w Frostpunku coś bardziej w stylu Anno, to znaczy coś że rzeczywiście, że mogę zbudować od zera duży ośrodek miejski i on będzie działał i, i będę musiał rozwiązywać problem transportu na przykład, albo niedziałających Linii produkcyjnych, że się okaże, że na przykład, nie wiem, węgiel nie dociera do, do huty, albo że żywność za wolno trafia na przykład do drwali, albo coś w tym stylu, że chętnie bym takie elementy zobaczył w tej grze. Nie wiem, czy one będą. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że aż tak nie pójdą w tym kierunku, ale ten trailer mi po prostu takie anno vibes mi dał i po prostu na to bym trochę liczył. Ale niezależnie od tego, czy to będzie bardziej w tym kierunku, czy bardziej w kierunku survivalowym, myślę, że Frostpunk 2 będzie fajną strategią, bo Eleven bitom jeżeli chodzi o strategię, no to trudno nie ufać. Eee, oni mają w ogóle dobrą rękę do gier eee, i swoich, i tych wydawanych przez siebie, więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Ja również czekamy jak najbardziej, zwłaszcza, że zapowiada się na to, że 11-bity rzeczywiście przejmą kontrolę nad przyszłym rokiem, jeżeli przynajmniej pochodzi o polski Game Dev. Jakby trzy, dwie gry ich w produkcji i trzecią, którą wydają. To jest bardzo duży lineup, zobaczymy. Najlepsza gra z maczkami, yy, znaczy z Mackami. Alone in the Dark. Bardzo dawno temu grałem w taką grę, która nazywała się Alone in the Dark i to chyba była trójka. I pamiętam, że nie radziłem sobie za bardzo z zagadkami, bo ja byłem mały, a gra była trudna. I 20 marca 2024 roku wróci do nas Elon in the Dark, a w zasadzie nie tyle w takim remaku, co w restarcie, bo w zasadzie no to odtworzenie gry sprzed bardzo, bardzo, bardzo dawna. I to jest Elon in the Dark, to seria, która jest takim ojcem trochę gatunku survival horroru, a trochę gry, na której się wzorowano, jeżeli chodzi o Resident Evil. I dlatego ten nowy Elon ten nowy in the Dark trochę wywołuje skojarzenia z Resident Evil. Trochę wywołuje też we mnie skojarzenia z takimi grami detektywistycznymi, jak na przykład Sinking City. Więc ja z jakiegoś powodu na tę grę czekam, mimo tego, że ona nie, nie wywołuje, znaczy nie jest jakimś super hitem prawdopodobnie przyszłego roku, ale mnie się ona po prostu podoba i klimatycznie i wizualnie w grze. Właśnie trafimy do posiadłości, która zresztą kiedyś była, ona pełniła jakby funkcję domu dla obłąkanych posiadłości w latach dwudziestych w Ameryce. Więc to ma wszystko taki vibe trochę tuż powojenny, międzywojenny, tak? Więc jakby jest taki fajny klimacik, idealnie pasujący do jakiejś tajemnicy z mackami, czyli z klimatem Cthulhu, z jakimś szaleństwem, to wszystko się dzieje na południu Stanów, w takiej dusznej atmosferze, i wcielimy się w dwójkę postaci. Więc będzie z jednej strony Emily Hardwood. Jej ojciec zaginął, a my będziemy próbowali rozwiązać zagadkę, właśnie co się, co się wydarzyło tak naprawdę. A z drugiej strony będzie Edward Cornby, czyli jej detektyw, którego ona jakby wynajęła. I co ciekawe, w tej grze wystąpią w rolach tych postaci e, znani aktorzy: David Harbour, którego oczywiście znamy ze Stranger Things, bardzo charakterystyczny, bardzo lubiana postać. E, I e, Judy Comer. Którą z kolei mniej kojarzę, ale ona grała na przykład w Killing Eve, w takim serialu dosyć popularnym, więc y, mocna obsada aktorska, mroczny klimat, trochę rezydenta, dużo macek, szaleństwo, lata 20. Moim zdaniem fajny miks. Ale to jest bardzo ciekawe, ja mam identyczne wspomnienia z in the Dark. Tak samo grałem i tak samo do, do końca nie. jeszcze nie dawałem rady po prostu, bo, bo wydawało mi się ta gra po prostu zbyt trudna. E, ale co ciekawe. Właśnie powiedzieć, że to jest ojciec niejako gatunku, ale trochę zapomniany jednak, nie? I, I ciekawe jest to, że Silent Hill, pomimo tego, że w zasadzie no, też nie, nie przez ostatnie lata nie mieliśmy kontynuacji, tak, yy, przynajmniej z prawdziwego zdarzenia, tak yy, przetrwała wiedza o tej, o, o, tej, o tej grze, o tej Marce, a o Lonnie The Dark już się przestało rozmawiać albo przestało się przytaczać tą grę. Yy, jako przykład na przykład, yy, jako przykład, na przykład yy, gry, która właśnie stworzyła podwaliny pod survival ho horrory na przykład. Nie? I, 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 sz I szkoda, ale teraz być może nadzieja na to, że przywrócimy tego ojca do świetności, yy, bo wyszło tam parę dobrych gier, yy, parę fajnych fabów, no i przede wszystkim właśnie stworzyło podwaliny pod gatunek, który dzisiaj jest absolutnie eksploatowany i wykorzystywany, i wszyscy to krepią na lewo i prawo. Eee, ja się cieszę, bo to jest jakieś tam kawałek mojego dzieciństwa. Mam nadzieję, że teraz zrozumiem, w co gram. A jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o Elon in the Dark, to przygotowaliśmy jakiś czas temu z Jordanem taką krótką rozmowę na temat tej gry, więc możecie po nią sięgnąć, a my tymczasem przechodzimy dalej. Najlepsza gra, którą zaczęła robić jedna osoba Manor Lords. Manor Lords to gra, którą tworzy Grzegorz Styczeń. To jest y, jedyny bardzo długo przedstawiciel studia, który się nazywa Slavic Magic. Y, I przez lata ta gra powstawała jako autorskie dzieło właśnie pana Grzegorza. I to się troszeczkę zmieniło, dlatego tak się nazywa nasza kategoria. Bo z tego co wiem, to y, już na przykład część testów QA y, została przekazana na zewnątrz. Więc jakby tam ten wkład innych osób też jest, Grzegorz Styczeń korzysta również oczywiście ze wsparcia merytorycznego, a dlaczego korzysta ze wsparcia merytorycznego? Ponieważ Manor Lords to gra strategiczna, historyczna, city builder, w którym budujemy małą wioskę w średniowiecznych realiach. I rzeczywiście są to, jak mówię średniowiecznych realiach, to mam na myśli średniowieczne realia, takie bardzo poważnie traktowane. Ponieważ twórca gry stara się, żeby tam było jak najbardziej realistycznie i wiąże się to nie tylko jakby z tym, że na przykład korzystał ze wsparcia historyków, z którymi się na przykład na Discordzie udało mu złapać. Ale również i przeprojektował na pewnym etapie na przykład budynki, bo chciał, żeby one bardziej przypominały region historyczny, na którym gra się wzoruje. Region to jest Frankonia, i to jest z 14-wiecznych 14 Niemiec obszar taki. I, I ten realizm czasami nawet prowadził do takich drastycznych decyzji. Na pewnym etapie fani sugerowali, żeby wprowadzić do gry straż miejską, albo jakieś takie wartownie, które miały, w których na przykład powiedzmy mogliby się. Jak zresztą w wielu city builderach, prawda, mechanika. Przestępstw i y, jakiejś właśnie policji czy milicji. No ale w takim etapie średniowiecza, czy w ogóle w zasadzie w średniowieczu, nie było czegoś takiego jak milicji rozumianej, tego dzisiejszych, powiedzmy, stróżów prawa. Więc y, Grzegorz Tezmie podjął decyzję, żeby usunąć tą mechanikę z gry. Więc Manor Lords to gra bardzo realistyczna, która y, wygląda prześlicznie, y, jest, do, wygląda trochę jak Kingdom Come, jeżeli chodzi o jakość, a jest zarazem strategią mimo wszystko. A będzie tam główny nacisk, jak rozumiem, to jest kwestia tego budowania i ekonomii, ale dochodzą też do... Jakąś rolę będą pełniły również bitwy, takie trochę RTS-owe, dlatego gra trochę niesłusznie jest zresztą nazywana mordercą czy zabójcą Total War, bo z Total Warami nie ma nic wspólnego, ale, ale tak fani powiedzmy zwrócili uwagę na te realistyczne, czy realistyczne, one są realistyczne i te w czasie rzeczywistym bitwy i jakby pomyśleli, a Total War to Total Warem nie jest, ale rzeczywiście bardzo fajnie to wygląda. Ale właśnie te bitwy to jest coś czego najbardziej się boję, że zostanie źle wykonane. No ale zobaczymy. To co mnie najbardziej pociąga w tej grze to przede wszystkim to budowanie, które y, trochę odbiega od innego budowania. Nie wiem czy widziałeś ten interfejs, on jest dość skomplikowany. No ja rozumiem, że jest na wczesnym etapie y, powstawania, ale y, tak coś jak nie budujemy tam y, jakby to powiedzieć od siatki, czyli tak jak prawie w każdym city builderze, tylko rzeczywiście korzystamy no trochę tak jak bardziej y, po staroświecku, czyli bez planu i składu, yy, robi to kolosalne wrażenie. A warto też powiedzieć, że gra już teraz, na tym etapie, jest hitem na zachodzie. Takim no, niszowym hitem, jak to tego rodzaju gry, ale na Steamie rzeczywiście jest hitem. Yy, yy, bardzo się rozniosła po świecie. Myślę, że słusznie i, 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 i cóż czekamy, bo pomysł jest świetny, a fakt, że powstawała przez tak długi czas Twor była stworzona przez jedną osobę, no, czapki z głów to jest nieprawdopodobne osiągnięcie, bo to nie jest, wiesz, Stardew Valley, nie? To, 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 jest naprawdę grafika bardzo ładna, skomplikowane mechaniki i wow. No i, i to w ogóle jeszcze ciekawie było, to znaczy gra powstawała bardzo długo jako projekt e, pasji bardziej, hmm. to znaczy nie jako główna praca, tylko jako rzecz dodatkowa, tak, więc to tak. w ogóle robi wrażenie, Teraz że... się już zmieniło, tak? Jakby... Tak mi się, znaczy, zakładam, że tak, bo to, to akurat czytałem w wywiadzie sprzed trzech lat, myślę, że po tym hypie wokół jakiej jest gry, po tym ilości pozytywnych opinii z dema, czy z dem chyba, bo chyba mhm. wydaje mi się, że może gra była parę razy dostępna w ramach jakichś właśnie takich festiwali steamowych, więc wydaje mi się, że teraz już jakby pewność jest, że ta gra siądzie, więc to nie jest już takie ryzyko finansowe, żeby się w nią zaangażować na pełen etat, tak? Ale na początku to nie było, to nie było, tego, to nie było tego typu podejście, tylko to było coś dłubane po godzinach, więc w ogóle totalny, totalny respekt. Ale gra się dzieje gdzieś tam we Francji starej, tak? To jest niemiecki region, aż się nazywa niemiecki. Frankonia i to są południowe Niemcy i dzieje się w fikcyjnym. Wiecie, mm -hmm, ale okay. jakby wzorowanym na tym konkretnym obszarze Niemiec. Bo wiesz co, mnie oczywiście od razu jako Polaka zaciekawiło, czy będą mody lub tudzież D DLC, kontynuacje, które przeniosą akcję na bardziej polskiej ziemię. No byłoby coś ciekawego. I na przykład, wiesz, myszy, dodać myszy, które zjadają króla popiera. <grym> ale nie tylko my czekamy na Manor Lords, na Manor Lords czeka również Konrad Sarzyński, który nagrał dla was kilka słów na temat tej gry, więc oddajemy mu głos. Manor Lords to najbardziej wyczekiwana przeze mnie gra 2024 roku. To builder, w którym z jednej strony jesteśmy średniowiecznym władcą, z drugiej jednak władamy właściwie kilkoma stodołami ze słomi i błota. To, co do gry przekonuje, to ogromna autentyczność. Gra ma wiernie odwzorowywać XIV-wieczną frankonię, czyli klimaty bliskie zapewne także i sercom polskich graczy. Niezwykle podoba mi się organiczny rozwój naszej osady. Nie ma tutaj budowania kolejnych chałup od linijki, jak na jakimś Manhattanie. Drogi są krzywe i kręte, a cała zabudowa powstaje nieco chaotycznie, w zależności od chwilowych potrzeb. Oglądając materiały, odnoszę wrażenie, że właściwie to będzie taki bardziej siermiężny i mniej widokówkowy Fardes Frontier. Budowanie to jednak nie koniec. Ma być też walka choć tu odrobinę obawiam się o zapowiadane bitwy, w których sterujemy naszymi chorągwiami w czasie rzeczywistym. Animacja jednostek i realistyczne przedstawienie starcia to spore wyzwanie, które może odbić się twórcy czkawką. Za to mechanicznie może to być prawdziwe złoto, bo każdy z walczących będzie przecież mieszkańcem naszych ziem, zatem spore straty, nawet przy zwycięskiej potyczce, mogą mieć ogromne konsekwencje ekonomiczne i stanowić dla nas spore wyzwanie. A to była opinia Konrada, a my przechodzimy do następnej kategorii. Najlepsza gra, która wkurzy Rosjan Stalker 2. Trudno mi sobie wyobrazić grę, która mogła mieć większego pecha w trakcie produkcji. Nie tylko produkcja gier jest procesem trudnym i skomplikowanym, ale literalnie na kraj deweloperów spadały bomby w trakcie produkcji. Ponieważ oczywiście studio tworzące gry z serii Stalker to ukraińskie studio z siedzibą w Kijowie, w związku z tym po rosyjskiej inwazji, po rozpoczęciu ataku i wojny, to był bardzo ciężki czas. Development tej gry się oczywiście zatrzymał i przez jakiś czas trwało, trwały najpierw, oczywiście, próba ogarnięcia w ogóle życia na w momencie, kiedy wybuchła wojna i nie było wiadomo, co się wydarzy, bo przecież pierwsze miesiące wojny to były miesiące, w których nie wiadomo było, czy Rosjanie wejdą do Kijowa, czy nie wejdą do Kijowa, czy ukraińska armia będzie w stanie ich powstrzymać, czy nie. Więc w tych warunkach deweloperzy musieli przede wszystkim pomyśleć o swoich rodzinach, bliskich, a po drugiej kolejności pomyśleli również, co mają robić ze sobą, ze swoją pracą. I studio przeniosło się do Pragi i tam e, ten development gry dalej trwał, ale też pechowo, bo, bo studio się zapaliło w pewnym momencie, Pradze, więc idzie to ciężko, ale trzymamy kciuki, chyba ja trzymam kciuki jak żadną inną grę, bo po prostu to jest taka gra, która musi po prostu pokazać, na którą tak wiele osób liczy, zwłaszcza, no wiadomo, ukraińskich graczy, ukraińskich nie tylko graczy, ale w ogóle Ukraińców, żeby żeby mogli pokazać tą grą, żeby to był taki ich Wiedźmin, że gra, która pokaże, że Ukraina jest ciekawym krajem, o ciekawej kulturze, tworzy niesamowite dzieła, opowiada przecież historię osadzoną na Ukrainie, bo w Czarnobylu, więc jakby ja trzymam kciuki, chociaż no, strasznie pechowy jest ten development i, i mam nadzieję, że, a, bo informacja o tym, że gra może się przesunąć, było już parę razy, tak? Bo gra miała przesuwaną warte premiery jakby wielokrotnie. Teraz yy, najnowsze informacje też sugerują, że jeszcze nie do końca są pewni twórcy, czy uda im się zmieścić w pierwszym kwartale. Formalnie gra jest zapowiedziana na pierwszy kwartał 2024 roku. Ja mam nadzieję, że w razie czego ją przesuną, że wydawca nie będzie naciskał w razie czego, że oni sami nie będą chcieli wypuścić za wcześnie, bo przecież rozumiemy jaka jest sytuacja i myślę, że poczekamy po prostu. Yy, a ty jak myślisz? Wiesz co, myślę, że nie trzeba wojny w developmentie gry, żeby ta gra nie wyszła, więc tym bardziej mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i dadzą sobie czas. Ale spodobało mi się to, co mówiłeś o tym, jak bardzo potrzebują tej gry ukraińscy gracze. Ja myślę, że czekają na nią również Polscy i mam na to zresztą dowód, bo wiem, że. Gra udział w naszym plebiscycie na Grę Roku. Jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście, to wejdźcie na gryonline.pl i tam ma, znajdziecie u góry link do naszego plebiscytu, jak co roku zorganizowaliśmy go. I gra zajmuje, nie powiem dokładnie, które miejsce, ale dość wysokie w najbardziej oczekiwanej gry przyszłego roku według polskich głosów albo głosów polskich graczy. Więc jakby jest to dowód, że nie tylko... Ich, jakby Jara ten temat. To jest zawsze była gra, marka, bardzo ważna dla, dla polskiego gracza. Yy, I ja czekam, bo gdy zobaczyłem ten trailer, ostatni, ten bardzo filmowy trailer, który pokazał yy, bardzo ładną technologię i świetny voice acting, i dobrą muzykę, to, kurczę, to się zapowiada, jeżeli to nie będzie zabugowane, jako jedno z fajniejszych przeżyć przyszłego roku. Tak, A, a dlaczego w Kurze Rosjan tytułowo? Ponieważ y, oczywiście, jakby wojna dodała bardzo poważnego kontekstu, y, grze Stalker. Twórcy y, oczywiście bardzo szybko się też zaangażowali, jak całe społeczeństwo ukraińskie, w obronę Ukrainy przed Rosją. Y, tam była na przykład inwestycja chyba setki samochodów, jeszcze z, y, y, z dodatkowym partnerem, które zostały przekazane na potrzeby ukraińskiej armii. I. Szybko też wprowadzono tam różne zmiany, na przykład, że przestały się gry Series Stalker być możliwe do kupienia w Rosji. Zmieniono zapis jednej z poprzednich odsłon, tak żeby. Transkrypcja anglojęzyczna słowa Czarnobyl była transkrypcją ukraińską, jakby z ukraińskiego języka, a nie z rosyjskiego, więc na przykład to. No i oczywiście tym, co było takie najbardziej denerwujące, co jest w ogóle absurdalne, nie? że rosyjscy gracze mają w ogóle pretensje do ukraińskich twórców o takie rzeczy, to, to świadczy naprawdę bardzo źle o nich. Ale zarzuty, że nie będzie dubbingu rosyjskiego. Gra będzie miała dwa dubbingi, czyli będzie miała oczywiście angielski dubbing, bo to jest najważniejszy rynek na świecie i będzie miała ukraiński dubbing. Nie będzie miała rosyjskiego dubbingu, będzie miała tylko rosyjskie napisy, jak zresztą napisy polskie, hiszpańskie, niemieckie i i tak dalej. I to się bardzo nie podobało rosyjskim graczom, wszystkie te gesty, co spowodowało ataki hakerskie na ukraińską firmę, łącznie z dużymi wyciekami e, informacji, z dużymi wyciekami fragmentów gry, z dużymi wyciekami fragmentów fabuły i tak dalej. Nie jest to pierwszy raz sytuacja, w której e, ze studia wycieka masa informacji na temat nadchodzącej gry, bo to samo spotkało na przykład The Last of Us 2, czy ostatnio Insomnia Games, ich nadchodzącą grę o Wolverynie, ale tutaj mamy taki bardzo mocny kontekst polityczny, bo trwa wojna i gracze, hakerzy, e, czy też no właśnie gracze w cudzysłowie, hakerzy kradną i utrudniają życie ukraińskim deweloperom, czyli jakby no wiadomo, mieszkańcom kraju, który agresja rosyjska objęła. Więc jakby ten kontekst jest w ogóle niespotykany do tej pory. To jest zupełnie nowe jakby pole bitwy takiej bardziej bitwy, powiedzielibyśmy, symbolicznej, no bo przecież nie wojennej, ale symbolicznej rywalizacji między tymi dwoma krajami. więc, więc trzymamy kciuki za stalkera i oddajemy głos Adamowi Celarkowi, który na, nagrał dla Was kilka słów na temat tej gry. Pierwsze wzmianki o powstającym Stalkerze dwa nie wołały u mnie większej ekscytacji. W tamtym czasie seria była mi zupełnie obsa, więc informacje o sequelu skwitowałem jedynie wzruszeniem ramionami. Od tamtej pory jednak zdołałem bliżej poznać się z cyklem od GSC Game World i polubić mroczny klimat czernobylskiej zony. Pomimo naznaczonego trudnościami cyklu deweloperskiego, trzymam kciuki za twórców i z niecierpliwością oczekuję, miejmy nadzieję, że ostatecznej, marcowej premiery. Niech więc S.T.A.L.K.E.R. 2 się uda, a my przechodzimy do kolejnej kategorii. Najlepsza gra o drewnie nie będąca gotikiem. Timberborn. Adam, jak sądzisz, czy bubr zabił kiedyś człowieka? Tak. Dokładnie. Sprawdziłem, stało się to w 2013 roku na Białorusi. Jakiś wędkarz próbował zrobić sobie zdjęcie z bobrem. I ten bubr się zdenerwował i tak go ugryzł, że przebił mu tętnicę. Prawdopodobnie jest to jedyny przypadek, w którym tak małe stworzenie zdołało zabić człowieka. Eee, ale rzeczywiście, zgooglujcie sobie Atak Bobra. Jest go bardzo dużo i bardzo ciekawych newsów na przykład. Odważny bubr ruszył na przedszkole. Eee, także nie jest to przypadek odosobniony i dokładnie o tym nie jest ta gra, ale jest... W podobnym klimacie, bo gra opowiada o dzielnych, mądrych, włochatych Bobrach, które po apokalipsie, po wygnięciu ludzi, budują swoje miasteczko, swoje Bobropolis. I e, jest to Bobro Builder, w którym budujemy miasteczko. E, tylko że z elementami survivalu. E, gra już teraz jest hitem. Jest to polski hit, co ciekawe i co ważne wyprodukowane w Warszawie. Ciekawi mnie zresztą, czy inspirowali się twórcy trochę warszawską architekturą, a zwłaszcza faktem, że metro jest tam dość systematycznie zalewane przez, przez powódź. Ale, bo tak, bo w tej grze przede wszystkim jakby kluczową rolę pełni woda. Tak, jak wiadomo, bo to jest gra o bobrach. I mamy tam, zarządzamy tam trochę rzeką, tak jak nie wiem, czy pamiętasz w starym, starękim Faraonie i te wylewy Nilu, które powodowały żyzne ziemie. No tutaj, jest trochę, pod... tak, to tutaj jest trochę podobnie. Yy, regulujemy koryto rzeki, na przykład stawiając groble, wały, yy, tamy i tak dalej. Yy, po to, żebyśmy mogli użyźnić swoje ziemie i je uprawiać. Ale też po to, żeby potem yy, magazynować tą wodę, bo bobry potrzebują tej wody w okresie suszy, która zawsze nadchodzi. I, i, I też również, żeby generować e, elektrykę, no bo to są mądre bobry. E, kapitalnie wygląda system budowania. To jest budowanie takie, powiedzmy, modułowe w tym sensie, że możemy e, stawiać na sobie kolejne budynki. E, I co musimy zresztą często robić, ponieważ geometria mapy jest tak pomyślana, żebyśmy nie mieli tego miejsca e, zbyt wiele. E, Tworzy się tam naprawdę skomplikowane łańcuchy, i powiedzmy sobie szczerze, że nie jest to gra najprostsza, nie jest to też łatwy city builder, właśnie przez tą, przez tą jakby modułowość budowania, ale przez również przez fakt, że musimy zarządzać stale rzeką. Tak czy siak gra już teraz odniosła sukces. Czekamy w Illiaccesie i czekamy teraz na pełną wersję gry. Wydaje mi się, że gra jest skazana na sukces. I sprzeda się świetnie, co zresztą pokazuje dotychczasowy Early Access. Tak, tak, tak. Gra już się sprzedała świetnie, bo chyba w ponad milionie sztuk to jest kapitalny wynik. Gra jest już w zasadzie dwa lata rozwijana, kiedy wyjdzie, to będzie trzy lata rozwijana, z kilkoma dużymi aktualizacjami. Mnie jeszcze raz najbardziej ujęły na wszystkich tych filmikach, bo jeszcze nie grałem, chociaż planuję prędzej czy później odpalić. Ale ujęły mnie mechaniczne i drewniane bobry, to znaczy te bobry, tak jak wspominałeś, są inteligentne. Więc opanowały też możliwość tworzenia robotów, czy też roboto-bobrów. I chyba są drewniane, tak mi się wydaje, ale też są takie mechaniczne, metalowe. Więc to, to mnie tak ujęło. W ogóle to jest właśnie, to jest fajne, bo tego typu gry pokazują, nie wiem, twórcom, którzy robią e, Settlersy Nowe albo którzy robią Pioneers of Pagonia, mhm. czyli jakby nową grę twórców, twórcy oryginalnych Settlersów. Pokazują, jak należy robić współcześnie city buildery czyli, że nie można po prostu poprzestać na hej, zróbmy to co dawno, dawno temu i wszyscy będą zachwyceni. Nie, trzeba coś wprowadzić nowego. Te gry są już dużo bardziej skomplikowane, mają w sobie jakiś twist fajny, zabawny, chociażby, chociażby te bobry, właśnie. Mają jakieś wyzwanie w postaci jakiegoś survivalowego elementu, który utrudnia nam rozgrywkę, jest jakąś przeszkodą i to jest fajne. I moim zdaniem to się bardzo chwali, że właśnie da się zrobić coś nowego. Nie trzeba wcale odcinać kuponów od jakichś starych rozwiązań i starych mechanik i za to bardzo, bardzo sobie cenię właśnie tego typu podejście. Nie jest to w ogóle jedyny City Builder, o którym wspomnieliśmy dzisiaj, ale jakby one wszystkie, o których mówimy i wiele z tych, które powstają to właśnie są gry, które ujmują czymś oryginalnym. Jakimś, tak jak Frostpunk swego czasu zaproponował nam City Buildera z bardzo mocnym survivalem i z tymi decyzjami trudnymi, moralnymi. Tak, tutaj Timberborn proponuje nam skomplikowaną grę z uroczymi bobrami, które no nie mogą zabijać ludzi, bo już ich nie ma, ale, ale gdyby mogły, to pytanie, czy by zabijały. No na pewno. Na pewno. To liczymy na takie DLC w takim razie kiedyś, żeby będzie rywalizacja bobrów z ludźmi. E, I tyle od nas, jeżeli chodzi o Timberborn i przechodzimy do następnej kategorii. Najlepsza gra, której nazwy nie wymówisz. Taumaturge. Warszawa, początek XX wieku i alternatywna rzeczywistość. Ale oddajmy głos komuś, kto naprawdę na tę grę czeka. Osadzona w Polsce gra będąca o czymś innym niż Druga Wojna światowa, to w ogóle możliwe, to legalne. Śmieszki śmieszkami, ale odkąd lata temu przeczytałam Alkaloid, tęsknię za fantazy osadzonym w Polsce na początku XX wieku. Z tymi kapeluszami i zegarkami z dewiską. Z pięknymi kamienicami i obskurnymi podwórkami. Z tymi szyldami sklepowymi w tylu różnych językach. A tu jeszcze dostaniemy RPG, w którym będziemy wykorzystywać w walce swoje własne magiczne nicponie ze skillami o łacińskich nazwach. No bajka. Wiele osób, jak zobaczyło trailer Taumaturcz albo Taumaturgi, miało takie skojarzenia, że wygląda to trochę jak Disco Elysium. Myślę, że przez ten setting, czyli taki setting trochę już współczesny, właśnie sięgający początku XX wieku, czyli z tymi wszystkimi problemami XX wieku już, ale zarazem jeszcze dosyć oldschoolowy, Ale czy to jest, czy to jest Disco Elysium? No ciężko na razie powiedzieć, na pewno przypomina, ale ja mam inne skojarzenie. Ja mam skojarzenie z grą, której być może się nie spodziewacie, z Personą. A zwłaszcza odnoszę się tutaj do walki, która, no, która jest turowa i w której powołujemy, przywołujemy specjalne istoty. Takie persony, właśnie, i które, których umiejętności tych istot użyjemy w walce. Więc, jakby przypomina mi to zdecydowanie zdecydowanie tę znaną grę Atlusa. Sam klimat, zresztą ten filozoficzny klimat trudna, prawdopodobnie bardzo ciężka fabuła to jest również jakby cecha persony i, i, i miałem tutaj to skojarzenie. Oczywiście, świat jest absolutnie polski i ten. Ta Warszawa, ten początek XX wieku i ten tygiel kultury, obecność zróżnicowanego społeczeństwa, biedy, a jednocześnie bogatych, polskie mieszczaństwo, żydowscy kupcy, no i oczywiście w tym wszystkim rosyjski carat i rosyjscy żołnierze. To jest idealne miejsce, na, idealne miejsce na tworzenie jakiejś zawiłej, trudnej, ciężkiej fabuły. Strasznie się cieszę, że sięgamy w końcu po takie historie. Niewiele tego było w przeszłości. Na pewno nie mieliśmy też takich gier wiesz, dobrych. Zdarzały się, ale było, po prostu jest ich niewiele. Beat i Full Story. Próbują właśnie podjąć rękawice, i super, bo być może da się coś fajnego powiedzieć o, o Polsce. To będzie oczywiście historia ściemniona, historia alternatywna, ale na pewno korzystająca z pewnych tropów czy historycznych yy, yy, wydarzeń. Także super, czekam. Klimat wygląda, yy, zapowiada się przynajmniej niesamowicie. To nie jedyna gra 11-bitów, która się ukaże w tym roku. Nie wszystkie się znalazły na naszej liście, ale 11-bici generalnie są na fali, więc. Liczymy na to, że i taumatarcz, taumat... Nie... Ale to zostaw. <laughs> Taumaturgia. Taumaturcz, tak. To jest gra, której nazwy nie będziecie potrafili wymówić. Czekamy na nią. Najlepsza gra z robocikami. Mac Warrior 5 Clans. Czy to jest gra o wojownikach, którzy walczą mechem? Takim z lasu. Mchem. Mchem. Nie. <słuch> Nie, 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 ale jest to gra o wojownikach, którzy walczą mechami. Więc podobne w sumie, ale zarazem niepodobne. Okej. Okay. Ale na początek oddamy głos wielkiemu miłośnikowi zarówno serii, jak i tego typu gier, czyli Adamowi Kusiakowi, zwanemu t który przedstawi wam tę grę w kilku słowach. Mac Warrior 5 Clans zapowiada się na powrót do korzeni serii, o których pamięta już coraz mniej ludzi. Koniec z proceduralnie generowanymi mapami, kontraktami i życiem najemnika znanymi z poprzedniej odsłony. Klans ma postawić na liniową kampanię fabularną. Dla fanów Battle szykuje się uczta, bo tytułowymi klanami graliśmy ostatni raz w 1995 roku przy okazji MechWarrior Warrior 2 Ghost Bears Legacy. A inwazja na sferę wewnętrzną to w tym uniwersum wydarzenie na miarę Herezji Horusa z Warhammera 40 tysięcy. Najważniejsze pytanie brzmi, czy Pirania Games zdoła wyciągnąć markę Warriors z tego piekła przeciętności, w którym tkwi od prawie dekady. Mimo, że Klans jest samodzielną grą, wciąż trzyma się cyferki 5 w tytule, co raczej tonuje nadzieję na rewolucję w serii. Adam tutaj odwołuje się do tego, że poprzednia odsłona Warriora nazywała się właśnie McWarrior 5 Mercenaries, więc ta nowa odsłona trochę myli, bo ma ten sam tytuł, wygląda jak jakieś DLC, ale jest nową grą o trochę innym podejściu, więc jestem też bardzo tego ciekawy, bo w Mercenaries trochę pograłem. Bardzo mi się podobało to jak jak, jak ciekawe się steruje mechami. One są ciężkie, one się oczywiście obracają niezależnie od tego w którym kierunku idą, więc jakby są dwa, dwa wektory. Jeden to jest wektor tego w którym kierunku jest odwrócona powiedzmy twarz czy twój wzrok, a drugi to jest wektor w którym zmierzają nogi twojej postaci, dajmy na to. Więc jakby tam trzeba zwracać na to uwagę i rzeczywiście czuć, że to są wielkie, gigantyczne, stalowe bestie, które ważą masę ton. Yy, że nie tak łatwo je zatrzymać i że można im uszkodzić nie wiem, nogi albo odstrzelić pilota. To było wszystko bardzo fajne w tej poprzedniej piątce i mam nadzieję, że ta kolejna piątka z pod tytułem Clans będzie jeszcze fajniejsza i da mi właśnie więcej takiego fabularnego doświadczenia, bo to uniwersum ma potencjał i fajnie, jakby się komuś wreszcie udało ten potencjał może znowu, chociaż ja tego nie wiem, bo nie grałem w poprzedniej, ale jakby wycisnąć. Więc na to liczymy. Najlepsza gra dla furasów. The Wolf Among Us 2. To kontynuacja uwielbianej przygodówki od Telltale Games, studia, które w międzyczasie umarło i zmartwychwstało, Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jakim wyjdzie. Jedynka była grą znakomitą. To była gra, która znakomicie oddawała klimat uniwersum stworzonego przez Billa Willinghama w serii komiksów Fables. Fables to były trochę takie baśnie, bajki, ale dla dorosłych. To znaczy postaci z tych znanych bajek dla dzieci przenosiły się do naszego uniwersum do naszego świata i musiały się ukrywać, funkcjonować w naszym świecie, a, który jest brutalny i same zresztą miały między sobą nieraz i bardzo poważne problemy. E, kwestie morderstw, kwestie nie wiem, przemocy w rodzinie, alkoholu, narkotyków i tak dalej, nie omijały takich postaci jak świnki, albo takich postaci jak wilk, tajmy na to właśnie tytułowy wilk, to jest, to jest wilk z czerwonego kapturka, tam jest oczywiście czerwony kapturek i jakby te postaci czasami pracują w burdelach, albo właśnie mają, uzależnione są od czegoś i ten świat był bardzo mroczny, w takim klimacie noir, znakomicie oddanym i świetnie napisanym. Była to gra, która miała stosunkowo niewiele gameplayu, jak to na przygodówki Telltale jakby przystało, ale nadrabiała mm, no właśnie tym co jest najlepsze w przygodówkach, czyli historią. I Mam nadzieję, że ta mamy w ogóle tutaj nadzieję, a największą nadzieję na temat tego, że ta gra wyjdzie super. Ma oczywiście Hubert Sosnowski, który uwielbia jedynkę i któremu oddajemy teraz głos. Tęskniłem za Wielkim Złym Wilkiem i całym komiksowym uniwersum Fables. Komiksy Billa Winghama były jednym z dzieł, które ukształtowały mnie jako twórcę i odbiorcę. Uwielbiam Neon Noir oraz Urban Fantasy. Świetnie bawiłem się w pierwszym Wufa Among Us. Dlatego też jaram się, że wreszcie po niemal 10 latach zobaczę część drugą. Pewnie, że mam przy Obawy o stan techniczny produkcji, jak to Telltale, ale jestem też spokojny, jeśli chodzi o opowieść i o to, że gra przyciąga mnie trudnymi, emocjonalnymi wyborami. Nie szukam innowacyjnego gameplayu, wystarczy mi wygodna obsługa i mechaniki, przez które poczuję, że znów prowadzę sprawę jako detektyw bestia z baśni. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego jest to najlepsza gra dla furasów, to nie szukajcie słowa furas w internecie, ale chodzi o to, że nasz główny bohater ma futerko w skrócie. Także czekamy. Najlepsza gra z serii, która kiedyś podobno była o asasynach: Assassin's Creed Red. Japonia, ninja, shurikeny, ramen i oczywiście Ubisoftowe Stogisana, w zasadzie czego chcieć więcej. No na pewno chciałbym więcej y, tego wszystkiego, czego zabrakło w poprzednich odsłonach Assassin's Creed. Y, ale tak, wracamy w końcu y, do Ubisoftowego świata, ale dziejącego się w Japonii. I bardzo długo na to czekaliśmy, gracze pisali i chcieli Japonii w Assassin's Creed już od bardzo, bardzo dawna. E, tym razem ta mapa ma być większa od Walhali, ale mniejsza od Odyssey. E, walka ma być lepsza, mamy mieć lepszy system skradania, no bo wiadomo Shinobi, mamy dwójkę bohaterów. E, jeden to Jedna osoba, bo to będzie kobieta, ma być ninją. A ten drugi, Yasuke, ma być samurajem. Także zupełnie prawdopodobnie ich mechaniki zachowań będą się trochę różnić. Ja czekam najbardziej dlatego, że przede wszystkim japoński klimat chce zobaczyć w wykonaniu Ubisoftu, bo, bo po prostu prawdopodobnie będzie to piękna gra, jeżeli nawet będzie pusta. Może się nie udać, ale może więcej o tym powie nasz kolega z redakcji Michał Pajda, którego poprosiliśmy o opisanie jego emocji związanych z grą Assassin's Creed Red. Trzeba Ubisoftowi przyznać, że studio potrafi robić ładne, wirtualne światy. Nie będę więc ukrywał, że tym, co jara mnie najbardziej w Assassin's Creed Red jest zapierający dech w piersi setting kraju kwitnącej wiśni. Już Ghost of Tsushima pokazało, jak powinien wyglądać Assassin w Japonii, a wydane zostało 3 lata temu. Dlatego w Red powinniśmy potykać się na każdym kroku o zjawiskowe miejscówki. Eksploracja może być jednym z mocniejszych punktów zabawy. Do tego dodajmy dwóch bohaterów, którzy różnić będą się od nie tylko głosem i fizjonomią, ale także stylem rozgrywki oraz większy nacisk na działania w ukryciu, czego serii bardzo brakuje. Ciekawie też zapowiada się destrukcja otoczenia być może cel będziemy mogli wyeliminować, zrzucając na niego kawałek ściany. Oby był to Assassin, którego zapamiętamy tak dobrze jak Assassin's Creed 2 z Ezio w roli głównej. A tymczasem przechodzimy do następnej kategorii: najlepsza gra dla fanów i fanek Astariona: Vampire the Masquerade Bloodlines 2. To się nazywa przywiązanie do tradycji. Pierwsze Vampire The Masquerade to była gra, która wyszła w fatalnym stanie technicznym i zresztą do dzisiaj nie za bardzo da się w nią grać bez fanowskich patchy, które ją po prostu naprawiły. A dwójka Bloodlines 2 to jest gra, która powstaje również z wielkimi problemami. Niedawno po dłuższym okresie produkcji okazało się, że wydawca podjął decyzję o zmianie dewelopera, czyli studio deweloperskie, które do tej pory robiło tę grę, zostało mu odebrana i robi to inne studio. Nowi twórcy znani są przede wszystkim z takich dosyć popularnych, ale jednak walking simulatorów typu Dear Esther czy Everybody Gun to the Rapture. Więc ja nie oczekuję po tej grze jakiejś mega rozbudowanej, RPGowej e, mechaniki. Pokazane do tej pory trailery, w zasadzie sekundy dosłownie z tych gameplayów, no nie dają dużego pola do optymizmu. To znaczy, gra wydaje się, że będzie miała świetny klimat, jest oparta na fenomenalnym uniwersum wampira, Czyli opowiadającego o naszym świecie, w którym istnieją wampiry, istnieją wampirze klany i jakby one ze sobą rywalizują, i to wszystko się dzieje podskórnie bardzo fajny koncept znaczy podskórnie jakby obok naszego świata ludzie nie zawsze zdają sobie z tego sprawę i to jest super koncept. Eee, przy czym no, pytanie brzmi, czy gra wiezie i tego nie wiemy. Na jednym z gameplayów pokazano strasznie drewnianie wyglądające animacje i w zasadzie rozmowy NPC-ów. Na innych są jakieś ścinki, dosłownie pięciosekundowe momenty walki, trochę bardziej dynamicznej, ale no właśnie, to są pięciosekundowe fragmenty. Więc czy będzie dobrze, tego nie wiemy, ale więcej powie na ten temat Iza Budzyńska, która przygotowała dla Was swoją opinię. Kiedy nasz kolega dźwiedziu zarekomendował mi Vampire The Masquerade pewnego dnia w firmowym biurze, miałam reakcję typu. Okej, okay, wampiry lubię. Spróbuję. Nie wiedziałam, jak bardzo świat mroku gryzie się w moje życie growe i RPGowe. Vampire The Masquerade Bloodlines było grą, którą porwała mnie od początku i nadal robi to nieprzerwanie od wielu, wielu lat. Mroczny świat, pełno krwiści bohaterowie, unikalna atmosfera i klany. Świetna muzyka, wciągająca historia i dialogi. Wszystko to jest wciąż żywe i ekscytujące, nawet po kilkudziesięciu przejściach. Kiedy pojawiła się pierwsza zmianka o potencjalnej kontynuacji, byłam zachwycona. Czekałam na informacje, dostępne klany, historię głównego bohatera i wtedy zaczęły się schody. Czy dzisiaj wciąż czekam na Bloodlines 2? W jakimś stopniu tak, chociaż teraz już z bardzo dużą dozą ostrożności. Wyboista droga produkcji nie zachęca. Nowe informacje są skromne, ale też nie tracę nadziei, że może będzie to po prostu w porządku gra. Wolę traktować ją jako zupełnie nową, odrębną grę ze świata mroku, niż bezpośrednią kontynuację Bloodlinesów. Zdarzały się wyjątki długich produkcji, może tu będzie podobnie. No ja mam tylko nadzieję, że będzie zdecydowanie mniej glitchy i bagów niż w pierwszej części, a czekam yy, bardzo, ponieważ yy, w zasadzie moja przygoda z vampirem zaczęła i skończyła się na Wampirze Maskarada Redemption, dlatego tym bardziej jestem ciekaw, co tutaj przygotuję. Najlepsza gra, w której zawsze strzelasz jako pierwszy, Star Wars Outlaws. Najlepsze gwiezdne wojny to są gwiezdne wojny bez Jedi, a przynajmniej ja tak uważam. I tak jak najbardziej podobały mi się filmy, gdzie nie ma Jedi, czyli Rogue One. Tak jak podobał mi się najbardziej serial, w którym nie ma Jedi, czyli Andor. Tak mam nadzieję, że bardzo spodoba mi się Star Wars Outlaws, w którym. Może będą, że daje ciężko powiedzieć, ale na pewno nie będą na pierwszym planie. W grze wcielimy się w Kajwes, czyli kobietę, która para się szmuglowaniem nielegalnych towarów między różnymi planetami i przynajmniej nic o tym nie wiemy, ale mam nadzieję, że nie będzie mogła używać jakichś szczególnych mocy i że będzie właśnie zwykłym bohaterem gwiezdnych wojen, bo wtedy, moim zdaniem, najbardziej wybrzmiewa ten ciekawy, kolorowy, barwny świat, który stworzył George Lucas a nie koniecznie wtedy, kiedy wychodzą Jedi i dokonują tych swoich magicznych sztuczek, więc bardzo mi się ten koncept podoba i podoba się również Michałowi Pajdzie, który przesłał nam kilka swoich słów na temat tej gry, więc Posłuchajmy. Nie jestem turbofanem gwiezdnych wojen, ale lubię to uniwersum i gry. Przy Star Wars Jedi i kultowym Dziś Night of the Old Republic spędziłem mnóstwo godzin, dlatego trochę cieszę się, że za kolejną produkcję w uniwersum odpowiada Ubisoft. Po pierwsze, dostaniemy zupełnie inną grę od wymienionych wcześniej, kładącą nacisk na odrębne aspekty zabawy. Po drugie, Ubisoft udowodniło ostatnio przy premierze Frontiers of Pandora, że potrafi robić bardzo dobre gry na rozpoznawalnych licencjach. Nauczeni doświadczeniem, nie powinniśmy się co prawda jarać po samych zapowiedziach, ale rozgrywka na zaprezentowanych już fragmentach gameplayu wygląda naprawdę dobrze i bardzo gorąco życzę sobie oraz wam, żeby ten tytuł był kolejnym dobrym tytułem w portfolio tego dewelopera. Twórcy obiecują, że nie będzie to yy, gra tak sztucznie rozległa, jak przyzwyczaiły nas do tego poprzednie asesyny. Yy, ja bardzo na to liczę, ale odrobinę jednak śmiem wątpić. Zobaczymy. Tak czy siak yy, na pewno będzie to... Yy, Gra duża, nie będzie mała. To jest RPG jednak, yy, i jednak trzeba dać wybrzmieć tej historii Hanny Solo, bo mówimy tu o tak kobiecie, która szmugluje, więc idzie de facto tropem znanej bardzo postaci. Yy, niemniej bardzo się boję, że właśnie ta gra, mimo wszystko, będzie zbyt rozległa, bo do tego przyzwyczaiła nas ta firma, yy, a tymczasem wydaje mi się, że to Opowieść Gwiezdne Wojny wybrzmi najlepiej, gdy to właśnie będzie, nie mówię, że małe, ale trochę bardziej skompresowane w przeciwieństwie do poprzednich gier. No, widzisz, ja jestem dobrej myśli, bo uważam, że Gwiezdne Wojny są teraz na fali wznoszącej. Są świetne seriale, e, które chyba są lepsze od filmów, przynajmniej dla mnie, a na pewno przyciągnęły do uniwersum ludzi, którzy może nie byli wielkimi fanami z filmów którzy do Gwiezdnych Wojen mieli jakiś taki stosunek z dystansem, których na przykład mogła pewna e, dziecinność tego uniwersum, taka ich e, powiedzmy familijny trochę charakter tych filmów, zwłaszcza tych starszych, odstraszać. A tutaj przyszły, przyszły dojrzałe seriale, seriale nie tylko dojrzałe fabularnie, bo, bo i takie mieliśmy, ale też dojrzałe, jeżeli chodzi o formę, czy też na, właśnie na przykład, nie wiem, dajmy na to jak Mandalorian, które e, romansowały z taką bardzo w sumie dosyć oldschoolową formą, jaką jest western, więc to było bardzo ciekawe, oryginalne podejście i jakby mam nadzieję, że nie będzie źle, zwłaszcza, że poprzednie gry singlowe w uniwersum Star Wars wypadły bardzo dobrze. Seria Star Wars Jedi jest serią bardzo fajną, inspirującą się akurat Dark Souls. Tutaj mamy do czynienia bardziej z takim klasyczną grą, przygodową akcji, trochę rpg trochę Assassinem, więc takim miksem bardziej chyba strawnym, na pewno łatwiejszym gameplayowo. No i mam nadzieję, że ktoś tam e, zadba o to, żeby to też fabularnie dowiozło i że tak jak mówisz, ta tona w questów e, i dodatkowych aktywności, które Ubisoft na pewno wstawi, no nie spowoduje, że gra stanie się trochę niestrawna albo po prostu męcząca, tak jak było w przypadku Valhalla, dajmy na to, więc miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Bardzo ja przynajmniej liczę na tą grę. Ja liczę, że to może być trochę taki cichy hit 2024 roku, szczerze mówiąc. To znaczy, taka gra, która trochę jak Hogwarts Legacy, duże uniwersum, fajna gra, może spowodować, że to będzie duży, duże wydarzenie po prostu. I, I na to trochę liczę. Może nie będzie to gra roku, bo na to nie liczę, ale że będzie to takie bardzo miłe zaskoczenie, albo przynajmniej bardzo miłe kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. I oby się to udało Ubisoftowi dowieść. A tymczasem. Zobaczmy co dalej. Najlepsza gra, która już tym razem naprawdę wychodzi słowo Skull and Bones. Gra o piratach, w, którym, w której zaczynamy od małego pirata, a kończymy na takim kapitanie haku czy też po strachu siedmiu mórz. Czy mały pirat to jest piracik? Na przykład? Tak, to, jest to taki piracik z targu z lat 90. ale ten pirat tutaj rzeczywiście tworzymy go sobie sami jest bardzo ładny kreator postaci i niestety wybieramy tylko wygląd i trafiamy do świata. Zaczynamy od kogoś, kto ma łódeczkę i pnie się po szczeblach kariery, czy też szczeblach niesławy, zdobywając coraz to lepsze, piękne statki, w które jakby zrekrutujemy załogę i ruszymy, wiadomo, gromić, łupić, palić, niszczyć, podbijać. Tylko, że po pierwsze, czekamy na tą grę bardzo długo. Chyba zapowiedziano ją w 2017 roku, czyli to już. i przekładano jej premierę 6 albo 7 razy. Także samo oczekiwanie sprawiło. Wiesz, wiesz jak to jest? też ciężko zawsze sprostać takim oczekiwaniom, tak? jeżeli coś przekładamy nieustannie. Po drugie, jest to koncept, który piraci, setting, on jest problematyczny, niby fajny, efektowny, a jednak nie wszyscy ludzie go lubią. Po drugie, sam koncept op opierania yy, gry na walce morskiej i jakiejś tam ograniczonej eksploracji, bo ta eksploracja rzeczywiście jest, możesz opuścić statek i pochodzić sobie po wyspie, ale już nie powalczysz. Tej walki nie ma na, na lądzie, tam rozmawiasz z NPC, ta rozmowa bardzo przypomina gry Ubisoftowe. Czyli lepiej ją przeklikać. No, zdecydowanie. I, i robisz jakieś tam aktywności, to, to może się nie udać, w tym sensie, że jeżeli nagromadzimy po prostu znaczników i ten świat będzie polegał na lataniu od znacznika do znacznika i wykonywania tych nudnych fetch questów, no to po prostu to się nie uda. Ten świat musi się zmieniać, on musi być dynamiczny, musi być żywy. A nie wiem, czy Ubisoft yy, jest w stanie zrobić taką grę, chcę się mylić. Na pewno w grze będzie PvE, PVP, kooperacja, to PVP zostało odrobinę, nawet nie odrobinę, nawet dość bardzo ograniczone po ostatniej becie. czyli stwierdzono, że po prostu chyba jest zbyt agresywne, na co in gracze zareagowali. Czytałem dużo opinii w internecie mówiąc: No dobra, ale jak zabierzecie to PVP, to zostają te Questy I i chyba trochę coś w tym jest. Nadal to PvP jest. Musisz wejść na specjalny serwer lub y, zająć się pewną specyficzną aktywnością w, w, w czasie gry, która jakby naznaczy cię, y, naznaczy cię tym jakby markerem PvP. Niemniej nie jest ona jakby tak y, oczywista jak w, w innych grach, jak w Naval Action na przykład, tak? No to jest taki problem, że... Ta gra, wiemy z tego, z informacji wyciekających od studia, ze studia, które pracuje nad nim, jednego ze studiów Ubisoftowych, miała problemy przez lata. Coś tam było nie tak. Ubisoft nie był zadowolony z tego, jak ta gra się rozwija i co prezentuje. No, jest to gra, która powstaje na bazie zaledwie, powiedzmy, jednej z wielu mechanik, jakie znajdowały się w Assassin's Creed Black Flag, czy w Assassin's Creed 3 tej mechaniki pływania, walki morskiej, ona się też pojawiła w kolejnych Assassinach, ale jakby stamtąd się wzięła i ludziom się to bardzo spodobało, spodobały się te szanty, które śpiewały nasze załogi, klimat karaibskich i w ogóle super, tylko że trzeba pamiętać, że to był tylko wycinek gameplayu z Assassin's Creed Black flag, flag. A tutaj jakby to ma być core i do tego jeszcze z dołądaniem innych graczy i no zobaczymy jak to wyjdzie, no na pewno Ubisoftowi marzy się gra usługa, taką grą piracką, która wystartowała z pewnymi problemami, ale potem wspierana przez lata, sobie ostatecznie poradziła jest Sea of Thieves, czyli taki flagowy projekt Microsoftu, więc może tu będzie trochę tak jak Sea of Thieves, że gra na początku wyjdzie trochę uboga, a z czasem Ubisoft będzie po prostu dodawał kolejne aktywności, może jakieś sezony, nie wiem czy to akurat będą sezony, ale są dzisiaj gry, w których nie ma sezonu, nie wiem, chyba nie ma, więc kto wie czy takie rzeczy się nie pojawią właśnie, które będą dodawały jakieś kolejne aktywności, zadania, wyzwania. Cele, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno na grę czeka Michał Pajda, więc posłuchajmy jego opinii. Kibicuję naprawdę mocno temu projektowi, bo uwielbiam szanty i żegluję czasem w prawdziwym życiu. A poza Sea of Thieves i kilkoma strategiami ekonomicznymi, nie znajduję dla siebie ciekawych gier w podobnym, zakrapianym rumem klimacie. W zamkniętej becie z Calend Bones spędziłem 6 godzin i nie podzielam opinii wielu internautów, jakoby tytuł ten miał być nudny. Ja pojawiają się głosy, że większość zabawy to poruszanie się z punktu A do punktu B przy użyciu żaglowca. Ale właśnie o tym jest ta gra. Fabuła jest tylko pretekstem do posyłania nas w dalsze rejony mapy i odkrywania nowych lądów, a przebywanie na wyspach ma na celu zreperowanie łajby, uzupełnienie zapasów i ewentualne przehandlowanie zrabowanych dóbr. Jedyny zarzut to małe zróżnicowanie działań na morzu. Poza podróżowaniem trochę powalczyłem i zniszczyłem forty, a także szukałem surowców. Mam nadzieję, że to tylko przedsmak i że we właściwej grze pojawią się również inne aktywności, oraz funkcja abordażu w becie z niezrozumiałych dla mnie przyczyn niedostępna. No ja mam nadzieję, że będę się w tej grze bawił dobrze. Nie sądzę, żeby to była frajda, którą miałem kiedyś w klasycznych takich grach pirackich, takich jak Piraci Sida Sidamajera czy jak Corsairs, które grałem chyba bardzo długo w ogóle w demo, w wersji demo, bo była dostępna na którejś z płytek. Ja Chyba. podobnie, tak samo. I, I strasznie dobrze się w tym Duty zbawiłem, ale wróciłem do tego jakiś czas temu i okazuje się, że ta gra jest dosyć płytka, jeśli chodzi o tego, co, co ona oferuje. To znaczy, ona nie jest jakieś szczególnie rozwinięta. Więc jakby to były oczywiście inne gry, bo to były gry czysto singlowe, ale pirackie, więc gdzieś tam widzę jakieś powiązanie, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie. Takie mamy mieszane uczucia, no ale duża gra Ubisoftu, gra multiplayerowa Ubisoftu, dużo osób na nią czeka. No i miejmy nadzieję, że nie zostanie już przełożona kolejny raz. Oby tak było. Najlepszy wieśbuilder Forest Frontier. Dawno, dawno temu zakochałem się w takiej grze, która się nazywa Banished. To był taki survival wieśbuilder i tutaj gwiazdka, dlaczego wieśbuilder Konrad Sarzyński redakcyjny miłośnik city builderów śmieje się często, że większość z tych city builderów powinna się tak naprawdę nazywać wieśbuilderami, ponieważ zasadniczo budujemy w nich małe wioski, a nie żadne miasta. Tak? są oczywiście takie city buildery jak Anno albo jak City Skylines, co to są city buildery, ale te inne, nie wiem, Manor Lord, które wymienialiśmy dzisiaj, e, czy też właśnie Far Frontier czy nawet Timberborn, to są w zasadzie wieśbildery, bo budujemy raczej wioski. Więc koniec gwiazdki i koniec nawiasu. Wracając, Banish było survivalowym wieśbilderem i Forest Frontier mi się z tą grą kojarzy, chociaż nie jest tak bardzo survivalową grą. To znaczy w Banish to była na tej zasadzie, że przychodziła pierwsza zima i umierało ci pół wioski. To jakby... I, I to była naprawdę trudna gra, która jakby ta walka z przyrodą, która cię otaczała, bo to był twój największy przeciwnik, była ogromnym wyzwaniem. Forest Frontier za to oferuje znacznie bardziej rozbudowaną zawartość, znacznie więcej mechanik, tak przynajmniej mi się wydaje. Chociażby ostatnio czytałem, że przed wyjściem gry z Accessu, bo ona jest już dostępna, można ją sobie kupić, można w nią grać, ale przed wyjściem się ukaże, pojawi się na przykład mechanika religijności, wiary tej naszej miejscowości, będzie można również stworzyć własną wiarę, to znaczy gracz będzie mógł jakby zaprojektować elementy wiary, które będą wyznawali mieszkańcy jego wioski. Więc to fajne rzeczy, rozbudowujące, w ogóle ciekawe jest też to, że tą grę tworzą ludzie, którzy nie mieli do tej pory doświadczenia z grami strategicznymi, przynajmniej nominalnie, bo są to ludzie odpowiedzialni za Hack'n'Slasha, bardzo sympatycznego, lubianego Hack'n'Slasha, wspieranego przez całe lata, który się nazywał Grimdown i myślę, że podobnie będzie właśnie z Forest Frontier, to znaczy to będzie gra, która też będzie bardzo długo przez twórców wspierana kolejnymi dodatkami, roz, rozwijającymi ją, więc to jest jakby to jest to dobrze rozumiana gra osługa, czyli mamy singlowe doświadczenie bardzo bogate, pełne zawartości, które twórcy i tak wspierają, zresztą już to robią, bo w sumie wszystkie wczesne dostępy są w pewnym sensie grami usługami, bo są to najczęściej, jeśli oczywiście są to udane projekty, po prostu rozwijane cały czas. Ludzie lubią uczestniczyć w takim rozwijanym projekcie, więc myślę, że po premierze ta gra będzie jakby dalej wspierana przez twórców, bo mają taką tradycję. Jest już chyba dużym hitem, jest bardzo dobrze oceniana. Jest bardzo ładna, bardzo fajna. Mnie się strasznie podoba, chociaż w nią nie grałem, ale grał w nią. Konrad Sarzyński, któremu głos właśnie oddajemy. Fardest Frontier to jedna z najładniejszych gier, w jakie grałem w 2023 roku. To typowy wieś builder, w którym tworzymy średniowieczną osadę. Nie ma tu magii, potworów ani wielkich bohaterów, jest za to myśliwy i drwal oraz ciągłe ryzyko, że zabraknie jedzenia i opału w czasie długiej zimy. W grze nie ma właściwie żadnych dodatkowych elementów poza budowaniem i zarządzaniem produkcją, no i okazjonalną obroną przed napastnikami, jednak grafika jest tak naturalna i ładna, wręcz makietowa, a rozwój osady tak satysfakcjonujący, że właściwie nie potrzebujemy niczego więcej. Fardest Frontier jest też znacznie przystępniejszy od kultowego wśród fanów Survival Builderów Banished, dlatego odnajdą się w nim także początkujący budowniczowie. I choć walka nieco kuleje, a niektórym może brakować nieco jaśniej z nakreślonej ścieżki rozwoju, czy chociażby kampanii, ja bawię się naprawdę świetnie. Na obecnym etapie rozwoju gry, przy niespiesznym budowaniu, potrzebowałem kilkudziesięciu godzin na pojedynczym save, zanim poczułem, że osiągnąłem w tym mieście praktycznie wszystko. No, a warto pamiętać, że każde podejście będzie przecież nieco inne dzięki generowanym losowym mapom. Co przekonał Cię, Eklerek? Jest to zdecydowanie, bo ja osobiście jestem na siebie wściekły, bo wielokrotnie o grze czytałem, wielokrotnie ją widziałem i widziałem ją wiele razy na Steamie, bo bardzo często ją reklamują i nigdy jej nie kupiłem. I być może w końcu teraz wrócę do domu i ją kupię. Jest to jeden z niewielu City Builderów popularnych, które nie grałem, więc tym bardziej muszę sprawdzić. To może zanim ją sprawdzisz, my przejdziemy do kolejnej kategorii: najlepsza gra z PS3, która wyjdzie w 2024 roku: Inquisitor. Wiele można powiedzieć o nadchodzącej grze, która jest ekranizacją powieści, w zasadzie zbioru opowiadań Jacka Piekary, ale na pewno nie to, że będzie to najładniejsza gra 2024 roku, ponieważ po tych trailerach, które twórcy pokazali, już w paru takich fragmentach gameplayu no, gracze szybko zwrócili uwagę, że momentami przypomina ona ps 3. To nie do końca jest prawda, tak naprawdę, bo ps 3 jednak wyglądały gorzej, ale dobrze oddaje jednak to, co widzimy na ekranie, ta złośliwość, że to wygląda dosyć, no, dosyć drewnianie, animacje są bardzo surowe, projekt może jest, ma swój urok. Jakiś tam, właśnie w tej surowości, no ale no nie jest to technologicznie najbardziej zaawansowana gra. No czy tak? No to, to zdecydowanie wygląda bardziej niż jakby, jakby wyprodukowali tą grę w tartaku, a nie w studiu deweloperskim, ale myślę, że też nie na tym tak naprawdę skupiają się ludzie, którzy na, tym, na tą grę czekają, bo raczej chodzi tu o fabułę, tak? Opartą na cyklu książek, które ma już chyba 17 części, bardzo dużo. Tej bardzo butnej, specyficznej postaci Inkwizytora. No i tym brutalnym, obrzydliwym, odpychającym wręcz świecie. Książki są bardzo poczytne, przynajmniej w pewnym wieku? Ja przyznam, że próbowałem przeczytać inkwizytora któryś z zestawów tych opowiadań, bo to chyba w większości są zestawy opowiadań. Tak jak przynajmniej to, co ja czytałem, to było jakby niepowiązane ze sobą po prostu historii I też o... powieści. Okej, okay, o Mordimerze, bo tak się nazywa ten inkwizytor. I no, nie potrafiłem przez to przebrnąć. Znaczy, chyba to przeczytałem, ale już było trochę za późno, żeby mi się to spodobało. Więc ja nie jestem jakoś super podekscytowany tą grą, bo to, to nie jest Andrzej Sapkowski, tak? to znaczy to nie jest literatura, która jest fajna. To, co jest, to, co jest ciekawe, to sam koncept uniwersum uniwersum, w którym Jezus Chrystus nie przebaczył swoim mordercom, tylko zszedł z krzyża i ich wymordował po prostu. Więc jest to taki obraz, Średniowiecza podkręconego na maksa w tej najbardziej czarnej legendzie średniowiecza, jaka powstała, bo średniowiecze to nie były wcale ciemne wieki, jak się zwykło uważać. I tutaj mamy właśnie taki świat pełen przemocy, brutalności. No i właśnie w tym chrześcijaństwie, które dodatkowo jest jeszcze chrześcijaństwem przemocy, agresji, brutalności, no bo Chrystus jest właśnie e, tym człowiekiem, czy Bogiem, który jakby pozabijał swoich wrogów. O, zresztą dlatego wszystkie krzyże w tym świecie mają połamane jakby tak swoje końcówki no bo on po prostu zerwał je zerwał się z tego krzyża uwolnił i pozabijał. I to jest w teorii ciekawe, ale ja mam wrażenie, że Jacek Piekara bardzo często z tą przemocą przesadzał, robił z niej taki element szoku, taniego trochę szoku. Ja nie lubię tego typu zabiegów zarówno w filmach, jak i w książkach, gdzie zamiast na przykład zaproponować mi dobrze opowiedzianą historię, która wywoła we mnie emocje, to twórcy idą na skróty i próbują cię szokować przemocą, żebyś ty poczuł coś. I jak dla mnie to jest po prostu pójście na skróty, za którym ja nie przepadam. Co więcej, grano hmm, wygląda jak produkt, który raczej podbije, nie wiem, Polskę, czechy i może Niemcy. Raczej trafi do europejskiego odbiorcy. Nie sądzę, żeby się wybiła na świat. Nie sądzę, żeby to była ta gra, która rozpropaguje polską kulturę. Ale nie wiem, może się pomylę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na tą grę, ale chyba z innych powodów niż większość graczy, bo jestem właśnie ciekaw, jak po prostu nie wyjdzie, bo zapowiada się przynajmniej, sądząc po technikaliach, niezbyt efektownie. Ale tak jak mówiłem, nie to jest jej główną jakby tutaj selling pointem. Selling pointem. I wydaje mi się, że samą tą grę, czy też opartą przecież na tym sławnym cyklu powieściowym i, i opowiadań, przy, przy, przytoczyłeś tą maksymę, Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu, tylko z Niego zszedł i ukarał ludzi ogniem i mieczem. Ja myślę, że można ją, biorąc pod uwagę pisarza, który stworzył te książki, trochę przerobić na. Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu? Zszedł z niego i założył konto na Twitterze, a potem sprawił, że nie mam ochoty wydać na tą grę ani złotówki. Doskonale cię rozumiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno nie będzie to RPG, tak przynajmniej się wydaje. To raczej przypomina przygodówkę. E, coś w stylu tych szerokowych, może przygodówek, czyli takich z pewnymi elementami jakichś gier akcji, ale. No Nie wyglądało to dobrze na trailerach, a więc czekamy z pewną niezdrową niecierpliwością, żeby zobaczyć, jaki to diabeł wcielony wyjdzie z inkwizytora Mordimera i z tej gry. Najlepsza gra, w której kończ waść wstydu oszczędź. Heli Rzeczpospolita Szlachecka jest teraz na fali. Netflixowy serial 1670 obśmiewa, chociaż tak naprawdę bardziej obśmiewa raczej. Nasze współczesne realia, ubierając je w ciuszki sarmackie, to nie zmienia faktu, że też trochę się z tej sarmackiej Polski naśmiewa i do sarmackiej Polski odwołuje się gra, która jest w zasadzie symulatorem Wołodyjowskiego, czyli polska gra zrobiona przez polskich twórców w zasadzie bijatyka. Bijatyka na miecze, czy w zasadzie bardziej na szable, na rapiery, bo jest to gra, w której wcielamy się w postaci z polskiej historii ale nie tylko z polskiej historii, bo również z krajów, powiedzmy, europejskich innych. Także bez problemu możemy walczyć jako Zagłoba, są również postaci, powiedzmy, ukraińskich kozaków, ale również jakieś takie bardziej zachodnioeuropejscy przedstawiciele, powiedzmy, rzemiosła wojennego tamtych czasów. I to jest o tyle ciekawe, że ta gra już od dawna jest w Early Accessie i jak na grę, tak mocno osadzoną w polskich realiach, całkiem niezłe community wokół siebie zebrała, i całkiem przyjemnie się rozwija i to jest super, bardzo mi się to podobało już na samym początku, tylko bałem się trochę, czy tak mocno osadzona właśnie w naszej, lokalnej historii gra będzie w stanie podbić na przykład serca ludzi na zachodzie albo w Europie. I okazuje się, że chyba tak i to jest super, to jest kolejna w zasadzie, jest jakiś taki renesans powiedzmy polskiej historii w grach wideo, bo mamy Taumaturge, które się rozgrywa na początku XX wieku w Warszawie. E, w tym sensie, że do tej pory raczej druga wojna była dominującym okresem w polskiej... Mm, w polskich dziełach różnych, różnych kulturalnych, czy to będą filmy, czy to będą seriale. Dużo było II wojny światowej, ewentualnie PRL-u, ale mało było tej historii polskiej, nie wiem, XIX-wiecznej. Jakby był taki okres posuchy, jeśli chodzi o tego typu dzieła, i czy też nawet jeszcze tym bardziej starszej, prawda? Tutaj raczej nie wiem, ogniem i mieczem duży film z lat chyba 90., tak, albo nie. Wczesnych 2000, jakoś tak, już nie pamiętam, chyba raczej z 2000, tak. W każdym razie to, to jest raczej ten okres, i potem jest taka posłucha, i teraz wracają tego typu dzieła, i fajnie, że wychodzi już w pełni, będzie gotowy ten Hellish Quart. Zwłaszcza, że do tej pory gra skupia się na, raczej na PVE, czyli walczymy z sztuczną inteligencją przeciwników, można walczyć z graczami innymi, ale w lokalnym multiplayerze. A więc, jakby czekamy też na taki bardziej rozwinięty multiplayer, bo to może być bardzo ciekawe. Dla mnie to, ta gra jest o tyle ciekawa, że ja zawsze chciałem być w Wołodyjowskim, i myślę, że nie byłem jedyny, a przynajmniej wiesz, chcieli być w Wołodyjowskim ci, którzy słuchali pani i czytali lektury w szkole. Więc jeżeli ta gra mi ma pozwolić na choćby odrobinę tego uczucia e, i przywrócić mój ten podziw w tym posta postać, to, to jak najbardziej spróbuję. Więc. I to jest o tyle ciekawe że w, w filmie Potop jest taka scena kultowa, zresztą też z książki, kultowa scena starcia Kmicica i Wołodyjowskiego. I to jest w tym sensie ciekawe, że tą scenę wielu specjalistów od, ym, od y, właśnie szermierki dawnej, którzy się nie wiem, czytają stare traktaty, starają się odtworzyć sposób, w jaki ludzie walczyli wtedy szablami. Mówi, że to jest jedna z bardziej realistycznych pojedynków właśnie na szable w historii kina. E, może pamiętacie, tam jest deszcz, pada, e, Kmicic wychodzi, mm, ścigany przez Włodejowskiego wychodzi z dworku, no i oni dwaj stają właśnie w tym deszczu do pojedynku. Więc Helisz Kwart jest właśnie tą grą, która pozwoli Ci, bo jest bardzo realistyczną grą, odtworzyć ten realistyczny pojedynek z filmu. Ale to też jest ciekawe pod tym względem że ten pojedynek e, Kmicica i e, Wołodyjowskiego jest jest momentem, kiedy padają te słynne zresztą w polskiej kulturze słowa kończ, wasz, wstydu, oszczędź, które wrzuciliśmy do tytułu tej kategorii. I jest to ciekawe, dlatego że dzisiaj to w ogóle opacznie się rozumie te słowa, bo przecież mówimy często na przykład, jeżeli widzimy, że ktoś, nie wiem, robi coś, co nas żenuje, to mówimy kończ, wasz, wstydu, oszczędź. Jakby kierujemy te słowa do tej osoby. I to jest zupełnie niezgodne jakby z oryginałem, bo przecież w tym pojedynku Wołodyjowski kmicica ośmiesza na oczach żołnierzy i ludzi swoich Kmicic, którego ego zawsze było wielkie, no zostaje ośmieszony. Zresztą przecież wołodyjowski mówi mu, waść machasz jak cepem, że on nie umie walczyć i ośmieszony przez wołodyjowskiego Kmicic w pewnym momencie starcia, kiedy są obaj blisko, mówi do wołodyjowskiego kończ waść Wstydu oszczędź, w sensie mi oszczędź. I to jest zabawne, bo nie wiem dlaczego, ale przyjęło się zupełnie opacznie używać tego słowa w dzisiejszym, jakby w dzisiejszym e, dyskursie, powiedzmy. Więc taka ciekawostka, może to kogoś się zainteresowało. Nas w każdym razie gra interesuje. Na pewno jest bardzo ciekawym tworem, od lat wspieranym i myślę, że warto się tym zainteresować. A my tymczasem, pojedynkując się na słowa w tym podcaście, przechodzimy do kolejnej kategorii. Najlepsza gra, w której pójdziesz do kościoła. Indica. Nasze niedawne, ale myślę, że jedno z najlepszych odkryć yy, growych na przyszły rok, na pierwszy kwartał, także bardzo szybko się, jeżeli wierzyć zapowiedziom, ukaże. Gra posiadający fenomenalny trailer, ale jeszcze chyba ciekawszą i lepszą historię, mówię tu o historii naszej prawdziwej, czyli studio deweloperskie, to jest studio rosyjskie, ale jest, ma polskiego wydawcę i są to Eleven Beat Studios, także już dzisiaj przedstawiane... Yy, Przynajmniej dwukrotnie. I gra. O, dlaczego, dlaczego wzięli się w ogóle za studio rosyjskie? Ano dlatego, że jest to studio, które z Rosją jednocześnie trochę no, nie jest im po drodze. Mówiąc delikatnie i bardzo mocno obecne rządy krytykuje. Studio przygotowało kapitalnie wyglądającą, a przynajmniej zapowiadającą się grę. Indyka jest, tytułowa Indyka to. Prawosławna zakonnica, która chce opuścić swój klasztor wraz z diabłem, ruszyć w świat, co jest swoją drogą ciekawym nawiązaniem do Biblii na marginesie. Pozwolę sobie na tą analogię, bo szatan w Starym Testamencie był taką osobą, która podróżowała. To była, kiedy Bóg pyta się szatana gdzie byłeś, on mówi, podróżowałem, tak, więc, więc jest, jest to bardzo ciekawa koncepcja, zobaczymy, co z tego stworzą. E, tak coś jak trailer przypomina jakieś absolutnie niszowe kino, e, w takim bardzo dobrym znaczeniu, Ta jest tak podcięty, w, musicie to zobaczyć, bo to jest bardzo taki filmowy sposób montażu. Taki artystyczny. Dokładnie. No indyka jest też nie taką zakonnicą bardzo bogobojną, no wiadomo, nawiedzają demon, ale, demon czy też szatan, ale też potrafi zapalić papierosa, taki, wiesz, przekroczenie pewne, transgresja, jak to się mówi w, w literaturoznawstwie Szaleństwo. Szaleństwo potrafi złamać pewne, wiesz... Normy. Normy i tabu. Zobaczymy, bo tak naprawdę nie za wiele jeszcze o tej grze wiadomo. Wiadomo, że pewnie nie będzie wielką grą, w sensie wielką w znaczeniu rozległą, tak? Będzie to raczej krótka i niszowa opowieść. Niemniej została zaprezentowana w tak spektakularny sposób, że prezentuje się na jedną z ważniejszych, przynajmniej dla mnie, premier przyszłego roku. Dla mnie Ciekawe jest w indyce jeszcze jeden aspekt, taki, że to jest już druga gra, którą wymieniamy w dzisiejszym podsumowaniu, która będzie się, czy w zasadzie jakoś się odnosi do wojny, e, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, napadając ją. Bo tak jak Stalker, ukraińska gra tworzona przez ukraińskich deweloperów e, nie jest na przykład, nie ma rosyjskiego dubbingu, co przecież byłoby normalne w przypadku gry z tego obszaru kulturowego jeszcze te dwa lata temu czy trzy. Chociażby dlatego, że. Rosyjski dubbing to jest dubbing, który mogą sobie odpalić mieszkańcy Kazachstanu, jego zrozumieć, nie wiem, Uzbekistanu, Gruzji często i tak dalej, i tak dalej, nie tylko samej Rosji, Białorusi również, części Ukrainy i tak dalej. Więc jakby ten kontekst wojny w kolei w Indice polega na tym, że twórcy raz, że bardzo dużą część trailera prezentującego grę wypowiadali się o tym, że nie podoba im się, co się dzieje z współczesną Rosją. I jakby gra ma być krytyką rosyjskiej kultury, rozumianej jako kultura podległości, rozumianej jako kultura właśnie e, zaufania pełnego autorytetom. E, w tym wypadku również cerkiewnym autorytetom. Więc ta indyka, która się buntuje przeciwko tej e, właśnie tym tabu czy tym normom, ma być takim wyrazem artystycznym, wyrazem niezgody na tego typu kierunek, jakim zmierza społeczeństwo rosyjskie czy rosyjska kultura. Jest oczywiście ciekawe, chociaż z drugiej strony zrozumiałe. Jakby gry są medium, które opowiada historię, oczywiście są trochę innym medium niż książki, są innym medium niż filmy, na pewno znacznie mniej osadzonym w takiej codzienności, prawda? Można sobie wyobrazić film o, nie wiem, pracowniku korporacji, ale trudno sobie wyobrazić, nie wiem, wielką, wysokobudżetową grę o pracowniku korporacji, który ma jakby swoje zwykłe życie na przykład. Więc jakby gry mają pewną specyfikę, która zmusza do takiej właśnie efektowności, co nie zmienia faktu, że no, jedno z najważniejszych wydarzeń początku tej dekady, a może nawet najważniejsze, na pewno w naszym regionie najważniejsze, odbija się już w formie, w jakiejś formie w grach wideo. Pewnie będą też z czasem również gry, które będą się wprost odnosiły do tej wojny. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe i to też zaintrygowało mnie bardzo mocno w tej Indice i bardzo chętnie po taką grę sięgę, chociaż to nie jest Mój typowy gatunek, pewnie gdyby to była taka arthousowa gra, quasi przygodowa, powiedzmy fabularna, może jakiś walking sim, to pewnie bym po nią nie sięgnął. To musi być coś, co mnie bardzo mocno tej gry przyciągnie, tak jak w przypadku Niezwyciężonego to była adaptacja lema, tak w przypadku Indyki jest właśnie ciekawi mnie, co twórcy chcą mam powiedzieć o rosyjskiej kulturze. W momencie, kiedy rosyjska kultura ma tak duże znaczenie również dla nas, w najbliższych latach może mieć znaczenie ogromne, w zależności od tego, jak potoczy się historia, historia najbliższych lat. Bo, bo to jest historia w tym sensie, że dla nas to jest codzienność, ale za 10, 20 czy 50 lat ludzie będą o tym czytali w podręcznikach. No więc zobaczymy. Tyle w każdym razie, jeśli chodzi o Indykę od nas. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten bardzo długi i bardzo trudny w realizacji materiał. <grym> My się bawiliśmy dobrze chociaż już trochę nie wiem, o czym mówimy. Jest trochę późno. Jest późno, zaraz są święta, nagrywamy ten materiał w paru w ogóle sesjach i troszeczkę przed świętami. Wy go zobaczycie już po świętach, a będziecie go mogli oglądać i w nowym roku. Kazia, dajcie nam znać, jak wam się podobał, bo będzie dla nas to miało znaczenie. Chcielibyśmy robić trochę więcej luźnych form, takich trochę pogadankowych, które wiążą się... Wiążą zarówno powiedzmy kwestie merytoryczne, właśnie z troszkę bardziej luźnym podejściem, więc y, to jest taka nasza próba. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. <głos> <głos> tak, to jest nasza próba, ale miejmy nadzieję, że nie ostatnia. I, I tak jak Adam powiedział, liczymy na wasze komentarze. Bo przydaje się to ich słuchamy, więc dawajcie. Dawajcie znać. Kłaniamy się w takim razie. Trzymajcie się i miejmy nadzieję, że przynajmniej część z tych gier. To będą świetne gry, którymi będziemy się doskonale bawili wszyscy gracze razem, wzięci, w kółku, przy ognisku. Jest późno. Trzymając się za ręce. I śpiewając Kumbaya, tak. Pozdrawiamy. Trzymajcie się i cześć.